zaszczyt przywitać Państwa na debacie poświęconej społecznej odpowiedzialności instytucji publicznych, której patronem jest Narodowy Bank Polski, a organizatorem Ośrodek Myśli Społecznej imienia Adama Tarasa. Często, dlaczego taka debata odbywa się w NBP? Instytucji wyjątkowej, dosyć jedynej takiej w Polsce. Po pierwsze, odpowiedź na to pytanie znajduje się już poniekąd w samym tytule debaty. Chcemy mówić o społecznej odpowiedzialności, wprawdzie użyliśmy określenia biznesu, niemniej jednak mamy takie przekonanie, że to jest termin, który powoli odchodzi do lamusa. Zastępowany jest termin społeczna odpowiedzialność organizacji. Chcielibyśmy pochylić się nad tym i zastanowić się nad tym, gdzie, czym różni się ta społeczna odpowiedzialność instytucji komercyjnych nastawionych na zysk od społecznej odpowiedzialności takich instytucji jak NBP, społecznej odpowiedzialności instytucji publicznych. Po drugie, od kiedy zaczęliśmy zwracać większą uwagę na problem wykluczenia finansowego ze względu na niepełnosprawność, a więc już prawie 5 lat temu. Pozostajemy w awangardzie działań podważnych, niestandardowych, takich, których wiele organizacji nie podjęło się. Podam Państwu dwa przykłady. Jedno to jest działanie, które w tym roku zrealizowaliśmy z Teatrem 21, teatrem zrzeszającym aktorów z zespołem Dauna. Przygotowaliśmy sztukę poświęconą pułapkom konsumpcjonizmu. To też przyjmowało niszowe działanie dedykowane do bardzo określonej grupy. Okazało się, że działanie to spotkało się z tak dużym uznaniem, że sztuka ta będzie jako pierwsza w historii Międzynarodowego Festiwalu w Berlinie, czyli pierwszą polską sztuką prezentowaną w festiwalu. Innym przykładem, nie wiem czy Państwo pamiętacie, ale przed rokiem podczas Eurowizji w Szwecji spore emocje i taką ciekawostką był fakt, że piosenki były tłumaczone na język migowy. W pewnym czasie, kiedy pokazywała to telewizja i budziło to takie emocje, będę pewno mogliśmy powiedzieć, że my piosenki tłumaczymy na język migowy, tłumaczymy dla dzieci, których mamy w naszym arsenale już ponad rok. Takich działań w wachlarzu, który zapina społeczną odpowiedzialność organizacji i instytucji publicznych, mamy wiele i pewnie część z nich pojawi się w podczas dzisiejszej debaty. Pewnie nie wszystkie, ale pewnie część. O wszystkich Państwo będziecie mogli przeczytać w specjalnym raporcie, który Narodowy Bank Polski przygotowuje i który trafi zapewne w Państwa ręce na przełomie roku. Na koniec chciałbym tylko zaznaczyć, że wyrazić takie moje oczekiwanie, że mam nadzieję, że ta debata przyczyni się, tworzy pewien rozdział w dyskusji o społecznej odpowiedzialności, ale nie biznesu, ale właśnie społecznej odpowiedzialności instytucji publicznych. Ponieważ w NBP wierzymy, że takie instytucje jak instytucje publiczne, takie jak NBP, nie muszą podążać za trendami, ale mogą je wyznaczać. My do społecznej odpowiedzialności podchodzimy z niesamowitą powagą. Dla nas jest to pewne zobowiązanie, które na siebie bierzemy i przez takie działanie liczymy też, że możemy stać się inspiracją dla innych organizacji, dla innych instytucji. Oddaję prowadzenie dyskusji panu Michałowi z Ośrodka Myśli Społecznej, który przeprowadzi Państwa przez pozostałe część. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu, nazywam się Michał Syska i reprezentuję Ośrodek Myśli Społecznej. Sala. Po pierwsze chciałem bardzo serdecznie podziękować Państwu za tak liczne przybycie na naszą dzisiejszą debatę, na naszą dzisiejszą konferencję. Po drugie chciałem serdecznie podziękować Narodowemu Bankowi Polskiemu, że możemy właśnie tutaj w tym miejscu odbyć tę naszą dyskusję. A po trzecie chciałem także wytłumaczyć, dlaczego my jesteśmy jako Ośrodek Myśli Społecznej partnerem dzisiejszej dyskusji. Otóż w tej chwili nasi eksperci przygotowują bardzo obszerny raport będący owocem szeroko zakrojonych badań dotyczących outsourcingu usług technicznych w instytucjach publicznych, czyli badamy, jak w praktyce wygląda społeczna odpowiedzialność instytucji publicznych. Szanowni Państwo, na początek kilka uwag technicznych. Nasze spotkanie potrwa do godziny 13 i będzie przebiegać jakby w dwóch częściach. Najpierw w pierwszej części chcielibyśmy oddać głos pani dr Janinie Petelczyc, która na okoliczność naszego dzisiejszego spotkania przygotowała taką specjalną publikację, którą Państwo dostaliście przy wejściu na dzisiejszą konferencję i pani doktor dokona krótkiego wprowadzenia do naszej dyskusji, a potem zaprosimy tutaj na ten podest, na to podium zacne grono panelistek i panelistów.
także z Państwem będziemy chcieli podyskutować o wszystkich tych tezach, które pojawią się podczas naszego dzisiejszego spotkania, które potrwa do godziny 13, a potem także serdecznie Państwa zapraszamy tutaj na poczęstunek, gdzie w kuluarowej atmosferze będziemy mogli także kontynuować te wątki, które pojawią się w dyskusji. Także bardzo serdecznie zapraszam Pani doktor Janina Pepelisz. Bardzo proszę. Ja także dziękuję Narodowemu Bankowi Polskiemu i bardzo Państwa serdecznie witam. Myślę, że to, co teraz powiem, będzie takim wstępem do dyskusji, która będzie za chwilę. Spróbujemy przedstawić to, co jest w raporcie i z czym Państwo będziecie mogli się zapoznać. Właściwie w tym raporcie próbowaliśmy odpowiedzieć na kilka pytań, czyli tak naprawdę czym jest CSR, jak się rozwijał w Polsce, jakie są jego szanse w Polsce i co zrobić, żebyśmy rzeczywiście mogli mówić o takiej etycznej, odpowiedzialnej przedsiębiorczości w Polsce i to przedsiębiorczości zarówno instytucji prywatnych, jak i instytucji publicznych. O całej historii CSR oczywiście nie będę Państwu mówić, bo Państwo na pewno świetnie się orientujecie. To jest młode pojęcie, które sięga swoimi korzeniami tak mniej więcej do połowy XX wieku. Ale jeżeli zastanowimy się nad samą ideą odpowiedzialnej działalności, to oczywiście ona się rodziła znacznie wcześniej. I to już wtedy, kiedy kapitalizm się rozwijał i często działo się to kosztem pracowników, czy robotników, czy też całego otoczenia. I już wtedy niektórzy myśliciele, o których także piszemy w raporcie, zwracają uwagę na taką konieczność gwarancji zawodowych, odpowiedzialności przedsiębiorców za nie tylko za to, żeby mieć zyski, ale także za całe otoczenie. I już wówczas wskazywano, że tak naprawdę całe społeczeństwo może być rozumiane jako system naczyń połączonych, czyli każdy jest odpowiedzialny nie tylko za swoją działkę, ale także za całe społeczeństwo. Sama idea rozwinęła się oczywiście bardzo w dużej mierze dzięki działalności organizacji pozarządowych i organizacji międzynarodowych, takich jak ONZ czy OECD, które tworzyły te standardy i kodeksy i dzięki też działalności prywatnych osób, które wydawały na przykład książki, takie jak Rolf Neider, który napisał Unsafe at Any Speed, to jest książka na przykład o tym, jak jedno z przedsiębiorstw samochodowych, licząc tylko na zysk, prowadziło do zagrożenia życia obywateli poruszających się samochodami, które produkowali. Ten cały rozwój jest oczywiście opisany w raporcie, nie będziemy o tym mówić dzisiaj szeroko, ale spróbujemy sobie zdefiniować CSR. I sięgnęliśmy po definicję, która wydaje nam się najbardziej trafna. To jest definicja, którą Komisja Europejska wydała w takim komunikacie z 2011 roku. I według tej definicji CSR to jest odpowiedzialność przedsiębiorstw za ich wpływ na społeczeństwo. I to wydaje się najbardziej trafna na dzisiejszym spotkaniu i w ogóle w kontekście rozumienia CSR i tego, jak to się zmienia. Przede wszystkim dlatego, że widzimy, że wszystkie firmy i przedsiębiorstwa i publiczne i prywatne mają jakiś wpływ na to, jak społeczeństwo funkcjonuje. Ten wpływ może być i pozytywny, i negatywny. I dlatego powinny wszelkie organizacje, tak jak wspomniał Pan Dyrektor, mówić o tworzyć takie długofalowe strategie, czyli to nie jest jednorazowa filantropia, ale rzeczywiście długofalowa strategia. I Komisja Europejska tutaj bardzo ciekawie wyszła do przodu, pokazuje, że to nie może być dodatkowe, dobrowolne działanie, tylko to musi być jedno z podstawowych działań organizacji. Jeśli chodzi o Polskę, bo dzisiaj na niej się głównie skupiamy, to oczywiście ta idea CSR rozwija się u nas także już od dobrych kilkunastu lat. Mamy takie organizacje jak Forum Odpowiedzialnego Biznesu, które co roku wydaje raporty na temat społecznej odpowiedzialności. Mamy przy instytucjach administracji rządowej odpowiednie organy, które się tym zajmują i mamy oczywiście indeks spółek odpowiedzialnych społecznie na giełdzie, ten tak zwany Respect Index, który na początku było 16, teraz już jest 21 spółek. Ale mimo to można powiedzieć, że CSR w Polsce, czy raczej społeczna odpowiedzialność organizacji czy przedsiębiorstw jest cały czas na takim bardzo wczesnym etapie rozwoju. Sięgnęliśmy po bardzo dużo różnych badań na ten temat. Takie największe badania zakrojone na największą skalę były przeprowadzone w 2011 roku, czyli 4 lata temu. Możemy zakładać, że to się trochę polepsza, choć nie tak bardzo szybko, jak byśmy chcieli. Są badania, które były przeprowadzone na 800 firmach i to od najmniejszych do największych. I z tych badań wynikło, że ponad połowa firm w ogóle nie zna takiego pojęcia, nie znała go w 2011 roku, jakim jest społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, a te, które znały, nie zawsze znały je w wystarczającym stopniu, bo wśród tych, które znały to pojęcie,
większość nie znała już strategii, kodeksów, takiego społecznej działalności, więc tutaj widać, że ta wiedza była jednak cały czas powierzchowna. I tak jak 60% firm badanych dostrzegało korzyści wynikające z CSR-u, i znów to są korzyści, które ograniczały się głównie do lepszego wizerunku, lepszej mobilizacji własnych pracowników, czy zmotywowania, czy też przychodów, tak aż 86% firm dostrzegało głównie straty, czyli większe koszty, większy czas i taki brak przełożenia na działalność biznesową. Więc można powiedzieć, że polskie firmy też częściowo, można założyć na podstawie tych badań, nie zawsze wdrażają te strategie, ponieważ cały czas postrzegają to przez pryzmat strat i zysków, a nie takiej odpowiedzialności funkcjonowania organizacji w społeczeństwie i oddziaływania tej organizacji na społeczeństwo. Co jest ciekawe, bo z innych badań z kolei wynika, że obywatele oczekują od firm takiej działalności, czyli tutaj następuje pewnego rodzaju zderzenie. Pokazujemy w tym raporcie także inne badania, nie będę o nich wszystkich mówić, z roku 2013-2014 dotyczących odpowiedzialnego inwestowania czy łańcucha dostaw, i także te wyniki cały czas są jeszcze nie do końca zadowalające. Dużym wydaje się problemem mylenie z pojęcia społecznej odpowiedzialności z PR-em, czyli takim dbaniem o wizerunek. Tutaj bardzo często w literaturze się podkreśla podstawowe różnice. Przede wszystkim, tak jak już mówiłam wcześniej, CSR nie może być filantropią, jednorazowym działaniem, tylko musi być rzeczywiście strategią, żeby można było mówić o faktycznej społecznej odpowiedzialności. Po drugie, trzeba wychodzić poza taką prawną odpowiedzialność, czyli na przykład rozszerzać tą działalność na kolejne grupy interesariuszy, czyli nie tylko na własnych pracowników i klientów, ale patrzeć szerzej na to, jak działa wspólnota lokalna, firma, jeżeli firma jest na tyle nieduża, że funkcjonuje w danej wspólnocie lokalnej, czy też bardziej patrząc globalnie w przypadku korporacji. I wreszcie, co wydaje się też ważne w polskim kontekście, bo to jest słabo rozwinięta część naszym społeczeństwie, a jest to dialog społeczny, konsultacje z interesariuszami, angażowanie i także nie tylko własnych pracowników, własnych klientów, ale także szerszego społeczeństwa, związków zawodowych, gospodarzynowych. Więc może tak podsumowując o Polsce już, tak jak pokazałam, jesteśmy ciągle mimo wszystko na etapie początkowym, to wynika z badań na temat CSR-u. Bardzo niewiele firm tworzy strategię CSR-u, bardzo niewiele firm tworzy raporty społeczne na temat działalności, to jest ciągle jeszcze rzadkość, aczkolwiek jest bardzo dużo bardzo dobrych przykładów, które powinno się promować. Więc wydaje się, że tym, co jest konieczne do rozwoju idei CSR-u w Polsce, czy też może nie mówić CSR-u, ale tej właśnie tej społecznej odpowiedzialności organizacji, to jest wzrost świadomości, takie promowanie postaw etycznych i pokazywanie właśnie tego, że to nie jest tylko dbanie o wizerunek i o takie najbardziej dotyczące firmy kwestie, ale także o to, jak firma czy dana organizacja funkcjonuje w społeczeństwie, dostrzeganie tego oddziaływania firmy czy organizacji na społeczeństwo. Bardzo ciekawe są też przykłady płynące z zagranicy, na przykład opisane w raporcie w Wielkiej Brytanii rząd, kiedy robi takie zestawienie dotyczące firm, nie bada tylko i wyłącznie zysków ekonomicznych tych firm, ale bierze się pod uwagę także ich wpływ na społeczeństwo, na otoczenie, co ma bardzo duże znaczenie i można powiedzieć, że staje się pewnym nawykiem dla firm, jest czymś oczywistym, że nie tylko zyski są najważniejsze. Promowanie dobrych przykładów, jak już mówiłam, to jest bardzo ważna rzecz, bo w Polsce, mimo tego, powiedzmy, negatywnego dosyć obrazu, który przedstawiam, jest bardzo wiele organizacji, firm, które tworzą i działają społecznie i pamiętają o swoim wpływie na społeczeństwo i odpowiedzialności za ten wpływ i warto to promować. Jesteśmy w Narodowym Banku Polskim, który prowadzi bardzo szeroką działalność, przede wszystkim edukacyjną, ale nie tylko, jak pan dyrektor wspomniał i pewnie jeszcze dzisiaj będziemy mówili. I takie rzeczy rzeczywiście warto promować. A przechodząc już do bardziej biznesu niż działalności organizacji publicznych, to wydaje się dosyć ważne w Polsce taka konieczność rozbicia tego paradygmatu utylitarystycznego, to znaczy, że nie tylko zysk rzeczywiście się liczy i wbrew temu, co powiedział Milton Friedman, kazanie jednostkom czy organizacjom osoby prawnej, aby troszczyła się o sprawy społeczne czy sprawy ekologiczne właśnie jest demokratyczne. To nie jest ograniczanie tej firmy i to naprawdę jest cały czas jakiś problem w rozumieniu działalności gospodarczej w Polsce.
Ważne jest też, aby pokazać to od strony kosztów, bo to jest jednak cały czas bardzo, bardzo ważny element. Po pierwsze, jeżeli społeczeństwo jest odpowiedzialne społecznie, to koszty dla całego, jeżeli organizacja jest odpowiedzialna społecznie, to koszty dla wspólnoty, czy lokalnej, czy szerzej, są też mniejsze. Jest taki ekonomista brazylijski, nazywa się Ladislau Del Porre, on pokazuje bardzo ciekawy przykład firmy, która zanieczyszczała w jakiejś tam lokalnej społeczności rzekę ściekami ze swojej produkcji. W efekcie ta firma, oszczędzając powiedzmy 100 tysięcy jakichś tam jednostek, sprawiała, że cała wspólnota lokalna musiała ponosić znacznie większe koszty, żeby tą rzekę potem oczyścić, nie mówiąc już o kosztach zdrowotnych i innych. Więc tutaj z punktu widzenia zysków i strat także można spojrzeć na to w ten sposób. Są także inne wartości pozaekonomiczne, które przekładają się na wartości ekonomiczne, a przede wszystkim jest to kapitał społeczny. Budując takie bardziej społeczne, odpowiedzialne organizacje, buduje się większe zaufanie, większą wspólnotę. Wtedy powstaje ten tak zwany kapitał społeczny, który, jak wiadomo, może przyczynić się do zwiększenia kapitału także tego finansowego i przykładem może być bardzo znana książka Putnama, Samotna gra w kręgle, w której porównuje Włochy północne i południowe, wskazując na to, że północ dzięki znacznie wyższemu kapitałowi społecznemu, znacznie większemu zaufaniu społecznemu jest zamożniejsza dzięki temu, że ludzie częściej i chętniej ze sobą współpracują. Wreszcie kończąc już, chętniej podejmują ryzyko, bo to jest właśnie kolejny aspekt. Firmy odpowiedzialne społecznie częściej są bardziej innowacyjne, bo po pierwsze są bardziej skłonne do ryzyka, między innymi dlatego, że szybciej mogą być poinformowane o zagrożeniach. Także można powiedzieć, że te pozaekonomiczne wartości także przekładają się na wartości ekonomiczne, co dla osób, które prowadzą firmy, z całą pewnością ma bardzo duże, powiedzmy, najważniejsze znaczenie. Także myślę, że podsumowując już moją część, Polska jeszcze bardzo dużo się musi nauczyć, ale myślę, że jesteśmy na dobrej drodze i mam nadzieję, że dzisiejsze spotkanie także jest kolejnym krokiem w tą stronę. Dziękuję. Przedstawię jeszcze raz, dr Janina Petelczyc, Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. Pani dr Karolina Zioło-Kurzuk, która jest doradcą kierującym zespołem do spraw CSR tutaj w Narodowym Banku Polskim, a więc jest także współgospodynią, a także współinicjatorką naszego dzisiejszego spotkania. Redaktor Rafał Woś. Znamy Państwu dotychczas z łamów przede wszystkim Dziennika Gazety Prawnej, od niedawna Tygodnika Polityka, laureat licznych nagród dziennikarskich, także nominowany do Nagrody NBP imienia Władysława Grabskiego w zeszłym roku. Trzymajmy kciuki, że być może w tym roku Rafał Woś będzie laureatem tejże nagrody. A chciałbym także podziękować za przybycie panu Grzegorzowi Piskalskiemu, który jest prezesem Fundacji Centrum CSR.pl, która zajmuje się monitoringiem tego, jak CSR w Polsce wygląda w praktyce. I zacznę naszą dyskusję od pytania właśnie do współorganizatorów naszej dzisiejszej konferencji, współgospodarniczej pani dr Karoliny Zioło-Kurzuk, aby jednak jeszcze pociągnąć ten wątek o roli instytucji publicznej jako w pewnym transferze dotyczącym CSR, w tym przypadku mówimy o NBP, ale także szerzej, jak Narodowy Bank Polski tak naprawdę definiuje tą społeczną odpowiedzialność nie tylko instytucji publicznej, ale także biznesu, bo przecież funkcjonuje także w otoczeniu, w którym mamy do czynienia z prywatnymi przedsiębiorcami z graczami rynkowymi. Także NBP tutaj. Tak, słychać mnie? Trochę już na to pytanie w wstępie odpowiadał pan dyrektor Rzeszkiewicz, kiedy witał państwa i dziękował za przybycie. Ja też jego współorganizator raz jeszcze dziękuję. Ale nasza działalność, nasza rola oczywiście jest definiowana przede wszystkim przez motto, które nam towarzyszy, ma być pieniądze. I wiemy o tym, że ta społeczna odpowiedzialność instytucji publicznej, jak każda zresztą instytucji czy firma, jest dwojaka. Znaczy właśnie swoich pracowników i tego wszystkiego, co się dzieje na zewnątrz. Najkrócej mogę powiedzieć o tym, jak dbamy o wartość pieniądza wewnątrz, jeśli chodzi o naszych pracowników. Najlepszym dowodem na to jest to,
że jestem ciągle tutaj z Państwem, nie chcę mi się przychodzić do pracy, a jestem w 37 tygodniu ciąży. To znaczy, że moja firma jest bardzo przyjazna i prowadzi politykę, gdzie dba o wartość pieniądza. I pod tym względem na pewno w raporcie, który wydamy w przyszłym roku, dotyczącym także kwestii pracowniczych, znajdziecie Państwo bardziej szczegółowe informacje w ten temat. Na zewnątrz sprawa jest troszkę bardziej skomplikowana, ponieważ Nowy Bank Polski jest bankiem centralnym. Na przykład nasze relacje z bankami komercyjnymi to są, spotykamy się na przykład na spotkaniach Związku Banków Polskich i tam bardzo często rozmawiamy o dostępie do usług bankowych osób z różnymi niepełnosprawnościami albo osób zagrożonych wykluczeniem finansowym ze względu na ich sytuację finansową czy też z miejsca zamieszkania. I wtedy nasze propozycje czy zalecenia czasami spotykają się z pewnym oporem, chociaż nie zawsze, związanym oczywiście z aspektami prawnymi, tak? Znaczy kwestią dostępu do informacji na przykład osób głuchych czy osób niewidomych. I to jest naprawdę długi proces, ale oczywiście też widzimy, że w przypadku banków komercyjnych na pewno idzie to do przodu i bardzo dobrze się sprawdza. Po drugie, dla nas jest niezwykle ważne też, żeby zacząć tę dyskusję, jak już powiedziane, właśnie w kontekście instytucji publicznej, czyli jakby takiej, która nie jest nastawiona na zysk, czyli spojrzeć na to, jak taka instytucja publiczna naprawdę oddziałuje na środowisko, w którym dzieje, jak w którym działa i jak współpracuje ze swoimi interesariuszami. Kiedy tymi interesariuszami, jak w przypadku Narodowego Banku Polskiego, jest ogół społeczeństwa. A jeśli zdefiniujemy, że jest to każdy, to każdy to znaczy tak naprawdę nikt. Jeżeli możemy tylko powiedzieć, że wszyscy, to będzie bardzo trudno znaleźć grupę, do której się odwołujemy. Więc jakby bardzo dużo trudu włożyliśmy w to, żeby naprawdę zidentyfikować grupę, z którymi jesteśmy w ciągłym dialogu i są takie grupy i z którymi możemy naprawdę poprzez nawiązanie tego bliższego dialogu odpowiedzieć na ich realne potrzeby, związane przede wszystkim to, co jest dla nas najważniejsze, z informacją i z edukacją ekonomiczną. I to jest bardzo, i to na początku naszej działalności, kiedy zaczęliśmy 4 lata temu, to była bardzo trudna praca, więc zaczęliśmy oczywiście od środowiska osób zagrożonych wykluczeniem finansowym ze względu na niepełnosprawność. W tej chwili rozszerzamy te grupy, z którymi rozmawiamy, naszymi inicjatywami edukacyjnymi i innymi. Więc to jest bardzo uważne, czyli firmy komercyjne doskonale wiedzą, kogo kierują swój produkt. Tak? Naszym produktem jest to, co mamy w portfelu, więc ta sytuacja troszkę wygląda inaczej. Ale to jest jedna rzecz, a druga kwestia to oczywiście działanie samego banku jako instytucji, jego misji. Nie tylko kwestia jego spraw pracowniczych czy wewnętrznych, o czym już wspomniałam, ale choćby promowania postaw ekologicznych wśród pracowników, co zresztą robimy projektem EcoBiuro, gdzie staramy się pośród pracowników promować właśnie zachowania, które nie niszczą naszego środowiska. I wiele, wiele, wiele na tych momencie, że będę miała okazję, o którym miałam okazję powiedzieć. W każdym razie na pewno jest to dla nas spore wyzwanie, spore zobowiązanie, ale towarzyszy nam głównie Szemoto, gdzie dbamy o wartość pieniądza, więc to jest pewna sprawa najważniejsza i to jest chyba nasza definicja tak naprawdę społecznej odpowiedzialności. Naszą dyskusję, czy tam przynajmniej pierwszą część, przeniesie na trochę taki poziom definicyjny, ale także odniesie się do rozważania o społecznej odpowiedzialności biznesu, także instytucji publicznych w Polsce w takim kontekście międzynarodowym. Chciałem skierować pytanie o to do pana Grzegorza Pisterskiego, prezesa Fundacji Centrum CSR. Ponieważ pojęcie społecznej odpowiedzialności biznesu nie narodziło się w Polsce, to jest raczej tradycja czy pewne zjawisko, które staramy się adoptować do polskich warunków. I tutaj rodzi się pytanie, bo we wstępie pani dr Petelczyk była mowa o tym, że ta idea dosyć trudno adaptuje się w polskich warunkach. Jest pytanie, czy w ogóle jest to możliwe, czy specyfika polskiego społeczeństwa z polskiej gospodarki pozwala na to, żeby ta idea szerzej w formie postulowanej między innymi w raporcie pani Petelczyk mogła się rozwinąć w Polsce. No tak, to jest dobra tradycja każdego spotkania w CSR, że trzeba zacząć od zdefiniowania zakresu pojęciowego tego zjawiska, więc jesteśmy właśnie w tym miejscu.
Tak, ja może zacznę od tego Miltona Friedmana, którego pan doktor przytoczyła, że on powiedział, że biznes to biznes jest biznes, prawda? I on też powiedział, że no, był krytykiem takich działań właśnie, które można by powiedzieć, że zakres społecznej działalności biznesu, bo twierdził też, że menadżerowie firmy powinni się zajmować problemami społecznymi, bo nie mają do tego demokratycznego mandatu. Mi się wydaje, że to jest właśnie bardzo głęboka myśl. Znaczy, no, można się zastanowić, czy kto dał mandat menadżerom firm do tego, żeby decydować o tym, jakie problemy społeczne rozwiązywać i w jaki sposób. Więc to jest tutaj właśnie szukałbym odpowiedzi na twoje pytanie, czy to się może rozwinąć w Polsce, czy to się może rozwinąć w Europie, tak? Bo ten CSR jest niewątpliwie jakimś konceptem, to nawet wynika z tych źródeł, które pani przytoczyła, który powstał w Stanach Zjednoczonych, można powiedzieć na potrzeby amerykańskich korporacji. Stany Zjednoczone mają zupełnie inny model społeczny niż Europa. No właśnie pojawia się pytanie, czy europejski model społeczny to jest coś, gdzie można skutecznie zaszczepić właśnie tą społeczną działalność biznesu, rozumianą właśnie w taki sposób no, amerykański, filantropijny, dobroczynny. Tak, więc no, musimy się zastanowić, jakiej społecznej odpowiedzialności biznesu chcemy. Ja takiej właśnie, jak przed chwilą powiedziałem, raczej nie chcę, wydaje mi się, ona nieskuteczna. Wolałbym, żeby korporacje, duże firmy płaciły podatki. Z tym jest jakiś problem, a nie zastanawiały się tak, jak ulepszać społeczeństwo. Znaczy, wydaje mi się, że właśnie tego typu działania dobroczynne, prospołeczne są jakimś tam istotnym elementem. Natomiast widziałbym to raczej na marginesie społecznej odpowiedzialności biznesu, do czego my byśmy oczekiwali i to nas interesuje, to jest właśnie, wydaje mi się, tutaj większa przejrzystość firm. Chcielibyśmy wiedzieć, co one robią konkretnie w zakresie zapobiegania naruszeniom praw człowieka, działań korupcyjnych. Konkretne wskaźniki dotyczące ochrony środowiska, weryfikowane dane, nie ogólnikowe sformułowania, tak jak to ma tutaj, jeszcze na ten moment widziałbym właśnie społeczną odpowiedzialność biznesu w wykonaniu największych polskich firm, no, jako coś bardzo takiego ogólnikowego na dużym poziomie ogólności. No właśnie i to jest taki wątek, który chciałbym poruszyć, no to jest samoregulacja, tak? To znaczy, czy jakieś te kodeksy przywołane, dobrowolne praktyki, kodeksy, standardy różnych organizacji międzynarodowych, prywatnych albo międzyrządowych, czy one są jakąś tutaj receptą? No tutaj, no ja tutaj duży sceptycyzm mam w stosunku do tego, bo one są przecież dobrowolne. Więc tutaj też nasze stanowisko jest takie, że trzeba iść w kierunku właśnie takiego CSR-u, który stanowi jakiś miks takich elementów dobrowolnych i prawnie wiążących. Wydaje mi się, że to też w tym kierunku idzie, to też wynika z tej definicji Komisji Europejskiej, którą pani przywołała, to idzie w tym kierunku. Natomiast tutaj chciałbym przywołać prezesa NBP, profesora Marka Belkę, który w zeszłym tygodniu dość mocno zmył głowę polskim bankom. Powiedział, że muszą odbudować swoją reputację nadszarpniętą, dlatego że no wszyscy wiemy, jakie banki wykreowały problemy społeczne. To są problemy franków, problemy polisolokat, wcześniej jednostek udziału w funduszach inwestycyjnych. Wielu ludzi straciło na tym wiele pieniędzy. Natomiast no, to też my nie widzimy tutaj, obserwując na przykład działania właśnie zakresu społecznej odpowiedzialności banków, jakiejś determinacji, żeby się zmierzyć z tymi problemami. Tak? Raczej patrząc na banki, widzimy, że one, to jest typowe myślę
dla większości polskich firm, że lokują swoją społeczną odpowiedzialność, robią te działania, które są jak gdyby na nich neutralne, albo które gwarantują, że dobrze wypadną, raczej nie starają się mierzyć z poważnymi problemami. Już może kończąc tutaj, chciałbym też polemicznie w stosunku do tego, czy społeczna odpowiedzialność jest coś, co powinniśmy określić mianem strategii biznesowej. Myślę, że to jest coś o wiele więcej. Gdyby społeczna odpowiedzialność biznesu była strategią biznesową, to ja przynajmniej nie powinienem się tym zajmować, bo nie rozumiem, dlaczego organizacja społeczna miałaby się zajmować strategią zarządzania firmami. Czy firmy i firmy doradcze, myślę, tutaj mają jakąś rolę do odegrania, ale związki zawodowe czy ekolodzy raczej mniejszą. Dla nas liczą się efekty, to jakimi drogami, jaką strategią firmy dojdą do odpowiedzialności, myślę, jest rzeczą wtórną, natomiast wszyscy wiemy, myślę, że wszyscy potrafimy odróżnić zachowania społecznie odpowiedzialne od zachowań społecznie nieodpowiedzialnych. No i ostatnie zdanie, może właśnie tutaj ten nowy wątek, społeczna odpowiedzialność instytucji publicznych, wydaje mi się to ważne w kontekście też tego, o czym ty mówisz, outsourcingu wszystkiego, co się da de facto. My też to monitorujemy, zajmujemy się zamówieniami publicznymi. No to na pewno jest konieczny jakiś rodzaj refleksji nad wpływem społecznym i środowiskowym instytucji publicznych, bo one tego nie robią. No to po prostu widać na podstawie tych właśnie na przykład zamówień publicznych. Także instytucje publiczne kompletnie nie interesują się tym, jakie są konsekwencje społeczne stosowania kryterium najniższej ceny w zamówieniach publicznych, prawda? A powinny to analizować. Nawet gdyby chciały, nie wiem, dzięki tym zamówieniom publicznym zrobić coś pozytywnego, na przykład jakąś defaworyzowaną na rynku pracy grupę społeczną zatrudnić do wykonania jakiejś usługi, to najpierw musiałaby wiedzieć, jaka to grupa mogłaby być w ich otoczeniu, której trzeba by pomóc. Czyli raczej tego nie analizują, więc myślę, że to jest ważne, natomiast nie chciałbym właśnie, żeby ta społeczna odpowiedzialność biznesu, wykonania instytucji publicznej właśnie była inspirowana tą społeczną odpowiedzialność biznesu w takim ujęciu amerykańskim, bo to chyba nie o to chodzi. Zresztą właśnie CSR wydaje mi się, jeżeli chodzi o te, w odniesieniu do tych największych firm, jest, znaczy odpowiada na pewne problemy. Tak jak na przykład mówiłem, braku dostępu do informacji o społecznych, środowiskowych skutkach działania tych korporacji. A w stosunku do instytucji publicznych przynajmniej wierzę w to, że obywatele mają zagwarantowany dużo, dużo szerszy dostęp do tego typu informacji. To wynika z prawa i właśnie nie wiem, czy właśnie jakieś raporty społeczne, czy CSR w wykonaniu instytucji publicznych, to jest coś, czego potrzebujemy. Dziękuję bardzo. Proszę pozostać przy tym wątku z trudnościami dotyczącymi adaptacji tejże idei w Polsce i zwrócić się do pani dyrektor Janiny Petelczyc, ponieważ w pani pracowaniu stawia się pewną, wyszczególnia się pewną taką barierę w Polsce, czy coś, co wyróżnia Polskę na tle kraju, gdzie ta idea jest dużo bardziej zaawansowana w implementacji, a mianowicie to się wiąże z kapitałem społecznym, a dokładnie z zaufaniem. A ponieważ zwraca pani uwagę, że ludzie w Polsce generalnie oczekują od przedsiębiorstw, od podmiotów biznesowych, od instytucji właśnie tejże społecznej odpowiedzialności, jednocześnie podchodzą bardzo nieufnie do działań tychże firm. I stąd moje pytanie, czy ta nieufność, ona wynika w ogóle z niskiego zaufania społecznego w Polsce, że Polacy są nieufni wobec wszystkich, czy też ta nieufność ma pewne podstawy? Bo być może jest tak, że Polacy dosyć łatwo rozpoznają, co jest po prostu PR-em, a co jest społeczną odpowiedzialnością. Myślę, że pytanie o kapitał społeczny to jest bardzo ważne pytanie w naszym polskim kontekście i bardzo wiele badań pokazuje, że Polacy po prostu mają bardzo niski ten kapitał społeczny. Trudno mi w tej chwili odpowiedzieć, jakie są przyczyny tego, bo myślę, że są przede wszystkim przyczynami historycznymi, przyczynami rozwoju społecznego naszego kraju i rzeczywiście jest to bardzo duże wyzwanie dla polskich firm, tak jak mówiliśmy,
z jednej strony Polacy, firm czy organizacji. Bardzo mi się podoba to podejście właśnie nieograniczenia się do organizacji, może w ogóle odejście od samej nazwy nawet CSR-u i od tego ujęcia amerykańskiego właśnie, przejście do takiej odpowiedzialności organizacji funkcjonującej w określonym społeczeństwie. Więc myślę, że to jest przede wszystkim stąpanie po bardzo kruchym lodzie i bardzo trudne zadanie dla tych organizacji, bo rzeczywiście badania wykazują, że Polacy uważają, że firmy, nawet jeśli dokonują jakichś działań społecznie odpowiedzialnych czy jakiejś takiej działalności, to robią to wyłącznie po to, żeby pokazać się z lepszej strony. I to też jest w jakiejś mierze możliwe do wyjaśnienia nie tylko w polskim kontekście, ponieważ niestety mówimy dzisiaj o samych dobrych przykładach, staramy się to pokazywać, ale też CSR ma tą swoją taką ciemniejszą kartę i to jest bardzo, bardzo wiele jest przykładów firm, które głównie wielkie korporacje, ale nie tylko, które rzeczywiście robią pewne działania po to, żeby wzmocnić swoją markę i powstaje sytuacja, w której nie mamy zawsze, tak jak w założeniu dwóch wygranych, tylko rzeczywiście firma znacznie na tym zyskuje, a niekoniecznie społeczność, która powinna, czy też środowisko naturalne. Bardzo często, może nie bardzo często, ale bardzo wiele znanych jest przypadków takiej zasłony dymnej. Firma coś robi bardzo negatywnego, więc pokazuje, że no, ale my tutaj dbamy o środowisko, dbamy o to, żeby dzieci w Senegalu miały świeże posiłki i posiłki w ogóle. I to budzi taką, myślę, też nieufność w tym sensie, że CSR ma tą ciemną kartę, która także jest dobrze znana i bardzo często, kiedy dyskutuje się o CSR-ze, mówi się o tym i mówi się o tym właśnie problemie CSR-PR, czy to nie jest właśnie zakrywanie taką zasłoną dymną i myślę, że polski przykład jest po prostu emanacją także tego. Mamy nieduże zaufanie do biznesu jako takiego i nieduże zaufanie do organizacji, które funkcjonują także w tej sferze publicznej. Chciałam jeszcze powiedzieć coś, odnieść się do mojego poprzednika, a mianowicie na pytanie, kto dał mandat do rozwiązywania problemów. Myślę, że to trochę jest, należy szerzej potraktować i starałam się też to dzisiaj powiedzieć i napisać o tym w moim raporcie, że tu chodzi także o to oddziaływanie przedsiębiorstwa. To jest znaczy pytanie, czy można dać komuś mandat na odpowiedzialność za to, co robi. Jeżeli firma czy ta organizacja funkcjonuje w jakimś określonym środowisku i oddziaływuje na to, to wydaje mi się, że odpowiedzialność jest bardzo ważna. Znaczy nie każemy firmom działać zupełnie poza swoją działalnością tylko rzeczywiście skupiłabym się głównie na tym, jak dane przedsiębiorstwo czy organizacja oddziałuje na społeczeństwo i tutaj to badać. Dalej znowu nie mówiłam nic raczej o strategii biznesowej, to znaczy podawałam przykłady, że takie strategie istnieją, ale bardzo mocno chciałam podkreślić tą konieczność konsultacji i dialogu i uważam, że tak, że związki zawodowe, że organizacje ekologiczne i organizacje pozarządowe powinny brać udział, być angażowane, tak mi się wydaje, w tą działalność, bo Pan mówi, że firmy muszą, czy instytucje publiczne zwłaszcza mają problem z takim określeniem tych grup w otoczeniu. I wydaje mi się, że właśnie współpraca i wychodzenie pozwala te grupy określić to otoczenie, wobec którego dana organizacja ma jakieś zadania, ponieważ wpływa na ich pozytywnie lub negatywnie na ich sytuację. Więc także ta rola dialogu jest ważna, tym bardziej, że moim zdaniem, i wiele badań to potwierdza, dialog także przyczynia się do rozwoju kapitału społecznego, czyli wracamy do punktu wyjścia większego zaufania. Jeżeli rzeczywiście coraz większe grupy interesariuszy będą angażowane w ten proces, to też zaufanie będzie znacznie wzrastać i może to też jest jakaś metoda, jedna z wielu, na to zwiększenie kapitału społecznego w Polsce i osiągnięcie kilku efektów na tą jedną z dróg. Także myślę, że taka odpowiedź. Zwróciłbym się do redaktora Rafała Włosia z pytaniem, czy z tym CSR-em to nie jest trochę taki problem związany w ogóle ze zmianą kapitalizmu globalnego. Znaczy, Richard Sennett, znany socjolog, badacz zmian struktury społecznej pod wpływem zmian stosunków pracy itd., itd., on wskazał na zmianę funkcjonowania prywatnych przedsiębiorstw czy korporacji
najbliższym otoczeniu społecznym. Otóż on w jednej ze swoich książek pokazał, że jeszcze kilkadziesiąt lat temu firma była osadzona w środowisku lokalnym, ponieważ ona miała wyraźną siedzibę, pochodziła z danego miasta, z danego kraju. Z reguły jej szef, czy właściciel, czy główny akcjonariusz zasiadał w Radzie Miasta, w której siedziba miała firmę, że ta firma budowała w tym mieście bibliotekę, czy na przykład skrzydło szpitala. To są przykłady głównie ze Stanów Zjednoczonych. A że obecnie mamy do czynienia z taką totalną delokalizacją funkcjonowania tych korporacji, w sensie takim, że te korporacje przenoszą się z kraju do kraju i to otoczenie społeczne nie są tak zakorzenione społecznie, tak? W związku z tym zmniejsza się ich odpowiedzialność i w związku z tym rodzi się pytanie, czy ten CSR właśnie w tym takim zglobalizowanej grze rynkowej, gdzie korporacje przenoszą się z miejsca na miejsce, gdzie tak naprawdę one nie chcą się mocno identyfikować z lokalnymi społecznościami, czy nie budują swojej marki nawet na związkach z lokalną społecznością, to czy ten CSR nie jest po prostu taką, nie jest skazany na to, żeby być tylko PR? Oczywiście, że Ryszard Semet ma rację jak zwykle, ale zanim o świecie i o globalizacji, o sprawach bardzo podważnych i trochę odległych, chciałem trochę o naszym tu i teraz. I to bardzo konkretnie. Chciałem zacząć od tego, Państwo, jesteśmy w Narodowym Banku Polskim, większość z Państwa pewnie wie, co to jest szkoła neoklasyczna w ekonomii, więc ja chciałem zacząć od obalenia, od pokazania Państwu, że szkoła neoklasyczna nie działa, to znaczy szkoła klasyczna, czyli wiemy, tam racjonalne homo economicusy, które działają w celu zintensyfikowania swojej użyteczności, zadowolenia i tak dalej. No więc ja homo economicus zrobię teraz coś, co zupełnie nie leży w moim interesie, mianowicie odniosę się do kwestii nagród imienia Wolfgang Grabskiego dla dziennikarzy, bo wydaje mi się, że to się łączy z tym tematem. Rzeczywiście jest tak, że ja tej nagrody na razie nie dostałem nigdy i chciałem też trochę właśnie tutaj wzmocniać w ten sposób moją, że to mam nadzieję wzmocni mój przekaz, zaapelować do NBP o to, żeby ta nagroda była niższa, to znaczy mniej atrakcyjna finansowo, bo ta nagroda, tak stało się tak, rynek dziennikarski się trochę finansowo posypał, inne nagrody też poszły w dół. Jest tak teraz, że nagroda Grabskiego jest na tle innych nagród, czy to przyznawanych przez branżę, czy przez inne organizacje lobbyingowe, jest dosyć lukratywna. I wydaje mi się to niezbyt dobrym mechanizmem, no bo niestety może prowadzić do takich miękkich mechanizmów korupcyjnych. To znaczy, taki dziennikarz, który taką nagrodę dostanie, czy on będzie potem, czy jemu tak łatwo przyjdzie napisanie, czy zrobienie audycji, napisanie tekstu o tym, że a może ten Narodowy Bank Polski to powinien sobie zaprosić o coś więcej niż tylko stabilność pieniądza, może to, co ten model NBP, który mamy, jedynym modelem funkcjonowania NBP, popatrzmy na model amerykański, gdzie mandat jest podwójny, i tamtejszy Fed nie dba tylko o twardość pieniądza, ale też o wzrost gospodarczy, to czy taki dziennikarz, który dostał nagrodę, lukratywną nagrodę Grabskiego, będzie skłonny zapolemizować z NBP? No właśnie, żeby uniknąć takich problemów, to apelowałbym troszeczkę o obniżenie tej nagrody. No właśnie. Zarówno przyznanie, jak i nie przyznanie nagrody w tym roku będzie. Tak. No właśnie, więc obaliłem, mam nadzieję, przynajmniej chodziło o to, żeby obalić założenia szkoły neoklasycznej, że homo economicus zawsze działają w swoim dobrze pojętym interesie. To się łączy z naszym tematem, mam wrażenie, bo dla mnie ta sytuacja, bo dlatego o tym rozmawiamy, o społecznej odpowiedzialności biznesu i instytucji publicznych, dla mnie to rozróżnienie jest ważne i teraz powiem dlaczego. My dlatego o tym rozmawiamy, że jest z tym problem, bo gdyby nie było problemu, to byśmy o tym nie rozmawiali prawdopodobnie tutaj teraz. I to, że jest z czymś problem, to znaczy, że my musimy wyjść poza robienie tego, co już robimy, tylko troszeczkę lepiej. Nie, to chodzi o przemodelowanie tego wszystkiego, wprowadzenie zupełnie nowego paradygmatu myślenia. No bo
tak jak sytuacja taka, jaka jest teraz, no to ona, ja bardziej lubię rozmawiać z urbanistami. Oni, urbaniści, wśród urbanistów, czy tam architektów, właściwie wszyscy są straszliwymi lewakami. Bardzo dobrze się z nimi z tego powodu rozmawia. Bo oni, obserwując to, co się wydarzyło na polskim rynku, w Polsce, w polskich miastach, w polskiej przestrzeni publicznej po roku 89, gdzie z totalnej regulacji nastąpiła totalna wolna amerykanka, oni wszyscy uważają, że to poszło w złą stronę. To znaczy, że wytworzyła się taka sytuacja, w której instytucje publiczne przestały się zajmować tym dobrem wyższego rzędu, czyli jakimś takim ładem przestrzennym, mając nadzieję, że prywatne podmioty, które zostały do tego rynku dopuszczone, że one o to zadbają w swoim dobrze pojętym interesie. No przecież nie będą budować wszystkich domów czy źle położonych domów, bo nikt ich nie będzie chciał zamieszkać. Myślenie typowo liberalne, prawda? Takie, że rynek przyjdzie i ureguluje. Po 25 latach, i jak Państwo nie wierzą, proszę zapytać dowolnego w zasadzie urbanisty, uważam, że to był błąd. To znaczy domaganie się od tego, żeby sektor prywatny działający w swoim dobrze pojętym interesie wytworzył dobry ład społeczny, jest błędne. Jest błędne, co pokazuje chaos urbanistyczny w wielu naszych miastach, na przykład w Warszawie. I teraz przenosząc te sytuacje na inne dziedziny, no to właśnie, o to chodzi, żeby dokonać takiej operacji. To znaczy, żeby... Bo mam wrażenie, że teraz jest tak, że mówimy, no właściwie i dobrze by było, gdyby biznes i instytucje publiczne były społecznie odpowiedzialne. Moim zdaniem trzeba sprawę stawiać tak. Instytucje publiczne muszą być społecznie odpowiedzialne, to jest ich obowiązek. Nie mogą postępować inaczej. Biznes może być i dobrze by było, gdyby był. I będziemy go do tego skłaniać, nie wiem, groźbą czy prośbą, to już jest inna sprawa, trzeba pokazać konkretne projekty. Natomiast instytucje publiczne muszą być takie, a nie są. W Polsce instytucje publiczne nie są społecznie odpowiedzialne. I co jakiś czas, na szczęście, do opinii publicznej dociera taki sygnał i wtedy jest szok. Mieliśmy w ubiegłym roku słynną historię, która zwróciła uwagę na plagę umów śmieciowych w tak zwanych szacownych instytucjach, tak? Na uniwersytetach, w sądach, słynna sprawa poznańska. Instytut, ośrodek La Salle właśnie tę sprawę przebadał i z tego co wiem, będzie mógł pokazać, że to nie jest tylko jednostkowy przypadek. Tak się po prostu dzieje. To znaczy myśmy sobie taki system skonstruowali, gdzie z powodu takiego odpowiedniego ustawienia przepływów pieniężnych jest tak, że nie tyle nawet nie ma zachęt, znaczy nie ma nakazów dla instytucji publicznych, żeby być odpowiedzialnych, nie ma nawet zachęt, wręcz odwrotnie. Są tak ustawione zachęty, żeby oni dopinali swój budżet, starali się to wszystko jakoś pokładać i nieważne, czy będą przy tym społecznie odpowiedzialni, czy nie będą społecznie odpowiedzialni. Inna sprawa, inny przykład tego samego problemu, to jest coś, czym zajmuje się obecny tutaj na sali Piotr Szumlewicz, zwracając uwagę na patologie płacowe w instytucji publicznej, jaką jest Telewizja Polska, gdzie w instytucji publicznej istnieją niesamowite dysproporcje płacowo, nie tylko płacowe, to nie tylko chodzi o to, że jeden zarabia bardzo dużo, a inny bardzo mało, tylko chodzi o to, że jeden zarabia bardzo dużo, często nawet więcej niż w konkurencji prywatnej, kontrakty gwiazdorskie, a z drugiej strony ta sama telewizja publiczna outsourcuje kolejnych pracowników i robi to instytucja publiczna. To jest wielki problem, tego nie może być, to nawet nie, że nie powinno być, tego nie może być, od tego trzeba zacząć, bo jak sobie tak definiujemy sytuację, że mamy instytucje publiczne, które muszą i biznes, który powinien, no to już mamy jakiś ład, jakąś propozycję ładu, tak? Mamy kotwicę, instytucje publiczne, którą gdzie tylko się da, próbujmy wyłączyć z rynkowej gry, znaczy z tego, żeby oni właśnie się kierowali logiką rynkową, stosowali rynkowe pojęcia, gdzie tylko się da, w miarę możliwości i zewnętrznych ograniczeń starajmy się to robić, licząc na to, że ta kotwica, czy ten drogowskaz, że instytucje publiczne będą drogowskazem dla sektora prywatnego.
Bo jeżeli my to, my ich zrównamy, powiemy, że to właściwie nie ma znaczenia, czy oni są prywatni, czy publiczni, że to są w sumie organizacje, że chodzi o to, żeby wszystkie te organizacje dobrze, dobrze robiły, no to, to właściwie ja nie widzę takiego mechanizmu. Znaczy jedna instytucja zrobi, może, inna w przyszłym tygodniu, a inna to by bardzo chciała, niestety się nie da, a jeszcze inna, no właściwie gdyby, jeszcze inna powie, no właściwie gdyby inni zrobili, to ja też zrobił, no ale nikt nie robi, to ja też nie robię. Tak, na tej logice moim zdaniem, znaczy ja się tej logice przeciwstawiam, proponuję w jej miejsce coś taki zupełnie inny porządek, który mam nadzieję, że pozwoli się nam jakoś odnaleźć w tym świecie, o którym Michał mówił, który został świetnie opisany choćby przez scenę tam, no, ale w naszym polskim tu i teraz to jest moim zdaniem największe wyzwanie. Możecie wchodzić w interakcję i polemizować ze sobą, proszę mi sygnalizować i za chwilę Państwa także poprosimy o odłączenie. Miło, ale trudno, bo mam pierwsza, więc muszę się teraz odejść. Oczywiście tak, znaczy ta dyskusja jest właśnie początkiem tego rozróżnienia. Dlatego zatrzymaliśmy ten tytuł odpowiedzi biznesu i instytucji publicznych, tak jako dwie nieskrajnie różne, ale jednak różne. I oczywiście z drugiej strony ciężko też się nie zgodzić z stwierdzeniem, że łatwiej jest zrobić zbiórkę na przysłowiową już studnię w Sudanie, niż nie zatrudniać ludzi na śmieciówki. To są w ogóle jasna sprawa. Natomiast druga rzecz i też jest jakby ważna, to przeniesienie po prostu tego modelu. Tak? Choćby nawet nie na rynek europejski czy zachodnioeuropejski, ale przede wszystkim na sytuację Polski, bo kwestia zaufania publicznego czy kapitału społecznego jest sprawą w tej sytuacji naprawdę kluczową. I teraz co pewien czas w różnych sytuacjach spotykamy się z problemami, które właśnie wynikają z pewnych nadużyć i z tego, że ludzie nie zawsze rozumieją niestety mechanizmy, którymi mogą kierować się firmy prywatne. I tutaj na przykład nasza rola Narodowego Banku Polskiego jest choćby taka, jest dotycząca właśnie edukacji, to znaczy jakby przyjścia najbardziej, najprostszym po prostu przekazem do ludzi na temat mechanizmów finansowych, najprostszych, z jakimi spotykają się na co dzień. To znaczy jakby budowanie, ta wiedza, mamy nadzieję, będzie skutkowała tym, że ludzie będą mieli większe zaufanie, a przynajmniej będą wiedzieli, w którym momencie powiedzieć sprawdzam, tak, wobec jednej instytucji państwowej, czy wobec banku, żeby nie zawsze, jakby nie wszystko brali za dobrą, albo w 100% złą monetę. Na razie mamy właściwie tylko i wyłącznie takie rozróżnienie. I na instytucjach publicznych oczywiście ciąży tutaj większa odpowiedzialność, bo też i z definicji ludzie najbardziej im ufają, tak? Znaczy to są instytucje, tak jak Narodowy Bank Polski, tak jak zawsze w pierwszej albo piątce instytucji ciąży się największym zaufaniem. Występuje obok wojska i kościoła, więc myślę, że przynajmniej jedna z tych instytucji może mieć czasami kłopoty też z wiarygodnością, nie obydwie, przez jej konfliktu. To jest ta kwestia zaufania jest oczywiście bardzo, bardzo istotna. I jeśli postulujemy jakąś nową definicję tak, z tej społecznej odpowiedzialności, to zgodnie z tym, co Pan powiedział, kwestia dotycząca tego płacenia podatku czy nieunikania podatków, to pewnie gdzieś jest to blisko po prostu jakiejś rzetelności, tak, czy blisko jakiejś uczciwości po prostu elementarnej. Natomiast niekoniecznie właśnie strategii biznesowej, to znaczy nie jest coś, co jakby z definicji musi się opłacać, czy musi ładnie wyglądać, tak, czy musi być ładnie napisane w folderze, bardzo ładnie wydrukowane, to jest kompletnie inna sprawa, ale to wcale nie oznacza, że nie możemy pokazywać jakby dobrych praktyk i tymi praktykami się dzielić, więc też jest też ciężko jakby znaleźć sposób, w jaki można było propagować to, pamiętając o tym, żeby też nie wpaść tylko i wyłącznie na fasadę, tak? Znaczy, żeby nie zatrzymywać się na tych praktykach. Jest, to rozróżnienie też jest ważne, no, instytucje publiczne i biznes jest ważne również z powodu tego, jakie są szanse na to, że taki postulat, ten społecznej odpowiedzialności zostanie spełniony. No, jest taka teza i niestety jest w niej sporo prawdy, że w warunkach nie tylko zglobalizowanego, ale i sfinansjalizowanego kapitalizmu współczesnego, gdzie coraz większa część biznesu
jest na tym poziomie kontroli, nie jest już, znaczy jest zarządzana przez rozproszone grona na przykład udziałowców. Te mechanizmy odpowiedzialności prezesa wobec udziałowców są bardzo, że tam jakiegoś zarządu wobec udziałowców są poddane takiej logice, bo to ten prezes nawet by powiedział, że nie rozumiem, chciałbym, ale on nie może tego zrobić, bo natychmiast zostanie zmieniony na innego przez tych akcjonariuszy, których nie interesuje, jak to zostało zrobione, tylko interesuje ich tam ten wynik na koniec roku, dywidenda, kurs akcji i tak dalej, takie rzeczy. Więc oczekiwanie, że tutaj argument moralny zadziała, jest w dużej mierze dużo całkowicie pozbawione sensu, no bo oczywiście jest tak, że te firmy też wypracowują jakieś, mają jakieś zyski, które mogą na coś poświęcić i warto ich skłaniać do tego, żeby te jakąś tam część zysku poświęcały na takie cele, jakie uważam, że są dobre dla całej społeczności. No ale co do zasady, tutaj logiki ich funkcjonowania nie zmienimy. W przypadku instytucji publicznych, one dlatego są publiczne, że ich struktura właścicielska jest inna, to znaczy tam nie ma tych akcjonariuszy rozproszonych, tylko akcjonariuszami są w pewnym sensie obywatele, a działają poprzez polityków, którzy mają najwyższy mandat. Jakby nie możemy o tym zapominać i liczyć na to, że ten model instytucji publicznej, że tam to się da zrobić, tam to można zrobić. Można w toku debaty publicznej takie rozumienie sprawy narzucić, natomiast tutaj w biznesie tego raczej nie zrobimy. Tu zawsze będziemy musieli liczyć na coś w rodzaju takiego charity, takie jak to się nie po prostu, no, taką dobroczynność. Natomiast tutaj to może być rzeczywiście elementarna część samej logiki działania instytucji publicznych, no i to moim zdaniem warto podkreślać. Chciał pociągnąć ten wątek ładu przestrzennego, urbanistycznego. Czy tam to znaczy, jest na Facebooku taki profil Nie kupuję już maciarzy. To jest taki profil, który pokazuje te zdjęcia takich reklam wielkoformatowych, które są nielegalnie albo quasi legalnie wieszane w miastach. Najczęściej reklamują jakieś wielkie, społecznie odpowiedzialne przedsiębiorstwa. Ale dlaczego o tym mówię? Bo właśnie próbuję jakoś odpowiedzieć na Pani pytanie, co można robić na przykład z tym niepłacaniem podatków. Bo czy to jest kwestia jakiejś elementarnej przyzwoitości, czy to jest coś innego? Jaka to jest rola instytucji publicznej, na przykład NBP? Myślę, że właśnie tutaj właśnie nie powinniśmy kupować już maciarzy, powinniśmy się szanować. I tutaj właśnie szapoba dla prezesa Belki, który nazwał rzeczy po imieniu i powiedział, jak się zachowywały banki w stosunku do swoich konsumentów w ciągu ostatnich kilku lat czy dekad, dwóch co najmniej. I no właśnie, trzeba o pewnych rzeczach mówić otwarcie. Na przykład, jeżeli chodzi o niepłacenie podatków, no to kto się kwestią optymalizacji podatkowej zajmuje, no to wiadomo, tutaj daleko na rządzie ONZ jest siedziba co najmniej trzech firm, które się w tym specjalizują. Państwo na tym sporo traci. No, firmy też doradzają, nawiasem mówiąc, w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Myślę, że o takich rzeczach trzeba właśnie mówić. Natomiast jeszcze chciałem o tych kwestiach globalnych powiedzieć, bo na przykład bo my się tutaj oczywiście skupiamy na Polsce, w ogóle Polska jest bardzo, wszyscy jesteśmy tacy polonocentryczni, ale przynajmniej obserwując to, co w jakim kierunku Komisja Europejska pcha ten temat społecznej odpowiedzialności biznesu i też w tym jaką rolę odgrywają organizacje pozarządowe, między innymi taka jak nasza i networki międzynarodowe, w których uczestniczymy, no to nie jest inspirowane jak gdyby zaspokajaniem potrzeb Polaków czy społeczeństwa europejskiego, bo właśnie to jest moim zdaniem teraz głównym motorem napędowym to są właśnie prawa człowieka, kraje rozwijające się. Tak? To
jak się jeździ na jakieś takie duże konferencje społecznej odpowiedzialności biznesu, no to wszyscy mówią o tej Rana Plaza, o Bangladeszu, prawda? Że to właśnie, że to jest właśnie ten problem, że też europejscy inwestorzy, też finansowi, myśmy przez 3 lata mieli taki projekt Facing Finance, monitorowaliśmy, jaki wpływ mają największe europejskie grupy finansowe na kwestie łamania praw człowieka w krajach rozwijających się. One po prostu często łamią te, czy finansują łamanie praw człowieka w krajach rozwijających się. I to jest ważne, żeby o tym mówić. To jest ważne, żeby, nie wiem, szukać jakichś mechanizmów różnych, albo regulacyjnych, albo takich właśnie rynkowych, wykorzystujących ten mechanizm niekupowania u szmaciarzy, czyli świadomości konsumenckiej. No żeby ograniczać takie negatywne zachowania, bo koniec końców tak za to zapłacimy, prawda? Jest jakimś paradoksem, że społeczeństwa europejskie finansują w ramach pomocy rozwojowej pomoc dla krajów, w których inwestują europejscy inwestorzy i po prostu raczej przyczyniają się negatywnie do dobrostanu tamtych społeczeństw, więc na pewno trzeba na to patrzeć właśnie tak globalnie. Czy tą różnicą się wydaje, że kolejna różnica między instytucją publiczną a właśnie biznesem, bo polska instytucja publiczna, tak jak jest jej zakres działania jest bardzo lokalny, tak? Czasami możemy mówić o urzędzie miasta i to jest jakby bardzo ograniczone lokalnie, tak? Czy po prostu i to jest właśnie instytucja publiczna, znaczy Narodowy Bank Polski, żeby to działa na terenie Polski, więc to też jest jakby ta różnica, tak, między biznesem, który, tak jak było powiedziane, jest banalny narodowy, a instytucją publiczną, która jednak będzie czasami bardzo zamknięta, tak, no, decyzje choćby takie dotyczące właśnie etycznego działania w obrębie jednej gminy, zamykają się w obrębie tej gminy, tak. Dobrze, to szybka i prosta Grzegorza, potem pani doktor Koteczki, potem obejrzymy. Oczywiście ma pani rację, tak, że wpływ naszej instytucji publicznej jest lokalny, ale na przykład jeżeli chodzi o NBP, myślę, że państwo to macie absolutnie olbrzymie możliwości działania, jeżeli chodzi o te kwestie globalne, bo na przykład no, macie jakiś wpływ na standardy działania sektora finansowego, przecież Polacy mają konta w bankach, które inwestują globalnie, kupują też inne produkty finansowe i no jest pytanie, tak, czy menadżerowie polskich instytucji finansowych analizują swoich procesów inwestycyjnych globalnie, też lokalnie, czy tego nie robią. Ja twierdzę, że raczej tego nie robią, bo po prostu w polskich bankach i funduszach inwestycyjnych po prostu nawet nie ma ludzi od sustainability, tak? Więc nie byłoby się komu tym zajmować. Kilka krótkich uwag. Jeśli chodzi o te kwestie globalne i praw człowieka, to bardzo się cieszę, że ten temat poruszyliśmy, bo piszemy o tym w raporcie, powołujemy się na badania, z których wynika właśnie, że polskie firmy, jeśli chodzi o ten łańcuch dostaw, najczęściej ograniczają się tylko do tej, która dostarcza do nich jakieś dobra czy usługi, natomiast nie sięgają dalej i tu właśnie są łamane te prawa człowieka najczęściej, czyli bardzo dobrze, że organizacje pozarządowe i inne przy Komisji Europejskiej na to zwracają uwagę w tym kontekście globalnym. A jeszcze chciałam powiedzieć, że bardzo oczywiście podoba mi się idea pana redaktora Wosia, zgodnie z którą te publiczne instytucje muszą być społecznie odpowiedzialne, a prywatne mogą i możemy te prywatne, możemy, no nie my, ale powiedzmy ustawodawca na przykład prośbą lub groźbą zachęcać do takiej działalności. I przypomina mi się taki przykład z bardziej mojej działki, czyli zabezpieczenia społecznego i sięgnę teraz do krajów zachodnich. Wszyscy zmagamy się właściwie w Europie, bo będę teraz europocentryczna, z pewnym kryzysem demograficznym, jak wiemy, i problemami systemów emerytalnych. I ciekawym przykładem są rozwiązania holenderskie czy szwedzkie, gdzie ustawodawca w jakiejś mierze może nie tyle zmusza, co zachęca do tego, żeby pracodawcy tworzyli programy emerytalne dla swoich pracowników. Czyli teraz zawężam grupę interesariuszy do pracowników, ale to też jest bardzo ważne, bo wpływa na jakość życia całego społeczeństwa. I rzeczywiście na mocy dialogu społecznego, znów jestem dziś chyba rzeczniczką dialogu,
powstają te programy pracownicze, gdzie na przykład w Holandii 90% pracowników w tej chwili jest objętych dodatkowym zabezpieczeniem emerytalnym, co w przyszłości gwarantuje im lepsze tą późniejszą część życia im i ich rodzinom. Więc taki przykład może nie tyle groźby, co zachęcania pewnego rodzaju ustawowego też jest ciekawy. Nie wiem, na ile możemy w Polsce, znając nasze rozwiązania emerytalne, jeszcze daleka do tego droga i dialog społeczny też nie jest na tym etapie, ale to pokazuje, że to jest możliwe, zwłaszcza, że Szwecja, ile pamiętam, tam 100% pracowników instytucji publicznych jest właśnie objętych takimi systemami, a w firmach prywatnych znacznie większy odsetek niż w Polsce oczywiście, ale nie już 100%. Więc to jest przykład na to, że taki system w tej dziedzinie może rzeczywiście funkcjonować i mieć się dobrze. Mogę sobie tylko krótko skonkludować tę naszą pierwszą część dyskusji i troszkę na chwilę wyjść z roli moderatora, ponieważ zostałem tutaj także podczas tej dyskusji powołany jako przedstawiciel organizacji, która prowadzi badania dotyczące między innymi społecznej odpowiedzialności instytucji publicznych. Wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, żebym to teraz powiedział i zaakceptował, bo wydaje mi się, że to by mogło trochę skonkludować tą naszą część dyskusji. Otóż faktycznie nasz ośrodek prowadzi podobno najszerzej. Pytaliśmy się ekspertki i ekspertów, oni twierdzą, że nikt do tej pory takiego badania na taką skalę nie przeprowadził. My badamy 64 instytucje publiczne w całej Polsce, we wszystkich województwach, co obejmuje urzędy marszałkowskie, urzędy wojewódzkie, wyższe uczelnie oraz sądy okręgowe. I nasz raport będzie przedstawiony na początku stycznia. W tej chwili my zebraliśmy gigantyczny materiał badawczy, który obejmuje zarówno badanie dokumentów dotyczących zamówień, wywiadów z osobami odpowiedzialnymi za zamówienia w instytucjach publicznych, także z przedstawicielami firm, które są podmiotami czy partnerami tychże zamówień, ale także z samymi pracownikami. To jest wielki materiał, ale co się wyłania, taki ogólny wniosek? Otóż po pierwsze wyłania się z tego brak wspólnej polityki państwa. Znaczy okazuje się, że w Polsce nie ma standardu. Czy te instytucje funkcjonują po prostu w oderwaniu od jakiegokolwiek ustalonego standardu i to jest bardzo ten proces jest bardzo chaotyczny, kontraktowania na przykład usług ochrony czy sprzątania w instytucjach publicznych. Oczywiście, co wiąże się także z pewną ekonomizacją funkcjonowania instytucji publicznych. Myślę, że w Polsce ta koncepcja New Public Management, czyli wprowadzeniu mechanizmów rynkowych do zarządzania instytucjami publicznymi, doszedł bardzo, bardzo, bardzo daleko i między innymi to stosowanie tylko kryterium ceny jest tego najlepszym przykładem. Dla nas, co było najbardziej szokujące dla naszych badaczek i badaczy, którzy pytali się przedstawicieli wielu instytucji publicznych, to, że o to, czy oni w ogóle biorą pod uwagę tę społeczną odpowiedzialność, oni powiedzieli, że nie są organizacją charytatywną. I mało tego, tą odpowiedź dostaliśmy także od przedstawiciela firmy sprzątająco-ochroniarskiej, który zapytał się jednej z przedstawicielek akurat spółki Skarbu Państwa, że przecież tą stawkę, którą Państwo proponujecie, no my nie zatrudnimy nikogo na etacie, a na te śmieciówki będą na głodowych stawkach i przedstawicielka spółki Skarbu Państwa powiedziała, że to jest pana problem. My nie jesteśmy organizacją charytatywną. Wydaje się, że w tej chwili ten proces, on psuje całkowicie, znaczy, że tutaj instytucje państwowe czy publiczne, państwowe je nazwijmy w skrócie, one psują rynek. Ponieważ okazuje się, że w tym sektorze na przykład ochrony i usług sprzątających często jest tak, że nawet ci prywatni przedsiębiorcy, którzy zapewniają dostarczanie tych usług, byliby zainteresowani zapewnieniem lepszych warunków pracy, stabilniejszych form, tylko warunki, które proponowane są przez instytucje publiczne na to nie pozwalają. Wydaje mi się, że pan by przyjechał nie tylko, jeszcze głębiej, to znaczy nie dotyczy tylko, że państwo nie tworzy standardów, ale państwo polskie w ostatnich kilkunastu latach prowadziło szereg takich dużych reform, które właśnie zwiększyły zakres tej ekonomizacji, wprowadziły logikę rynkową, ekonomiczną do bardzo wielu dziedzin, w których wcześniej nie było. Na przykład tocząca się już prawie od dekady reforma szkolnictwa wyższego jest takim przykładem. To znaczy wszystkie te reformy już przez dwie pani minister kolejne prowadzone, one idą w tym kierunku, żeby w szkolnictwie wyższym było więcej konkurencji, żeby się bardziej starali, żeby nie było z tym zjawiska, że zasnął w panu i że
nic nie piszą, ci naukowcy, no to wszystko była jakby racja tego, wprowadzenia tej umowy, no ale skutki są takie, że wprowadzono różnego typu mechanizmy, które właśnie sprawiają, że ci rektorzy przestali być właśnie urzędnikami, a mieli być takimi menadżerami po prostu. No i menadżer jest odpowiedzialny za wynik finansowy, więc on zgodnie z logiką ekonomiczną postępuje. A w logice ekonomicznej nie mieści się nawet, jest tam szereg twardych wymogów. Jakby to jest ten problem, że to nie tylko jest brak standardów, ale to jest szereg reform, które ten problem bardzo, bardzo w ostatnich latach pogłębiły i mam wrażenie, że świadomość społeczna tego faktu jest niska. I nawet jeszcze nie jesteśmy na tym etapie, tak jak na przykład w kwestii podatkowej. No teraz toczy się wielka debata o niepłaceniu podatków. To już jest jakby ten moment, kiedy opinia publiczna zaczyna się tutaj teraz w innym kierunku skręcać. Natomiast na tamtym polu tej świadomości moim zdaniem jeszcze nie ma i to rola takiej konferencji jak ta, żeby to zmienić. Ponieważ podnosiła Pani społeczną odpowiedzialność biznesu, społeczną odpowiedzialność organizacji do budowania kapitału społecznego, tutaj panel musiał się rozpocząć od zdefiniowania pojęć, trochę tego zabrakło i ja mam pytanie i prośbę o zdefiniowanie pojęcia kapitału społecznego. Ja rozumiem, co oznacza słowo kapitał, wiem, jakie są koncepcje społeczne, natomiast nie rozumiem słowo kapitał społeczny, gdybym mogła Pani wyjaśnić, co oznacza to słowo, jakie ma to stwierdzenie, jakie ma składowe, to też łatwiej by mi było odnieść działania przedsiębiorstw w zakresie CSR właśnie do budowania tego, co Pani nazwała kapitałem społecznym, to będę bardzo wdzięczny. A drugie pytanie, wczoraj, takim krótkim wstępem, wczoraj w Ministerstwie Gospodarki była taka konferencja też poświęcona społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw na rynkach finansowych. I tam była taka analogia właśnie rynków finansowych do jakby meczu piłki nożnej, gdzie mamy pewne boisko, na którym grają gracze, czyli podmioty z branży finansowej, mamy jakieś zasady i powinien być sędzia, tak? I tutaj odnoszę się do tej analogii, zgadzam się z Grzegorzem Piskarskim, że teraz sytuacja na rynku finansowym wygląda tak, że sędzia przychodzi na początku meczu i mówi, że są pewne zasady, grajcie sami, beze mnie i jak są jakieś sytuacje sporne, to się samo zregulujcie. Można zauważyć, że w ciągu ostatnich 5-10 lat było kilka takich chwali na rynkach finansowych, które zasługiwały na żółtą, na czerwoną, a co najmniej na żółtą kartkę. I takim właśnie sędzią powinny być instytucje publiczne, więc państwo i uważam, że są. I moje pytanie do Pani jest następujące. Jakby sędzia sam z siebie jest odpowiedzialny społecznie, jest etyczny, zna te standardy, stosuje się do niej. I pytanie o Państwa rolę, Państwa postrzeganie odpowiedzialności społecznej instytucji, Państwa instytucji do rynku. Pani wspomniała o edukacji. Jak mógł poprosić o jakieś takie priorytety, które Państwo sobie wyznaczają. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Komentarze i też pytanie. Jeden komentarz odnosił się do tego, co Pan mówił o kwestii odpowiedzialności społecznej instytucji publicznych. My również prowadzimy projekt, o czym Grzegorz wspominał, dotyczący stosowania klauzul społecznych i zielonych zamówień w instytucjach publicznych. Jego wyniki można na stronie monitoring.zz.pl zobaczyć. I my, rozmawiając z przedstawicielami tych instytucji publicznych, widzieliśmy też, jak powstaje ten mechanizm odchodzenia od jakiejkolwiek odpowiedzialności za to, co się dzieje z wykonawcami czy osobami, które realizują zamówienia. My rozmawialiśmy z tymi przedstawicielami instytucji, oni mówią, no jak to, przecież my nie mamy na to wszystko wpływu, to rynek decyduje, bo my organizujemy zamówienie na przykład na opiekę nad osobami niepełnosprawnymi i co roku firmy płacą coraz niższe stawki. No i właściwie, no to nie jest nasza wina. W tym momencie to są stawki rzędu 4 zł za godzinę i nikt nie jest za to winny, bo przecież rynek tak się wyregulował, to znaczy, że to jest porządek. No więc tutaj widać, że to odchodzenie od odpowiedzialności postępuje i to w taki sposób, że nikt temu nie jest winny. Wydaje mi się, że to jest jeden z ważnych problemów. Druga kwestia to jest ta odpowiedzialność globalna, bo my oczywiście patrzymy przede wszystkim na rynek polski i oczywiście większość instytucji publicznych działa na rynku lokalnym, jak najbardziej.
Natomiast jeżeli weźmiemy pod uwagę łączne działanie, czy łączną skalę zamówień publicznych, to my w trakcie naszego monitoringu sprawdziliśmy kilkaset zamówień na urządzenia komputerowe. Niektóre z nich dotyczyły znowu kilkuset komputerów. To już są ogromne liczby i w ten sposób instytucje publiczne też mogą wpływać na to, w jaki sposób te komputery są produkowane. Są podejmowane działania przez organizacje pozarządowe, na przykład projekt Electronics Watch, który ma działać na tej zasadzie, że skupia instytucje publiczne z całej Europy, żeby one wymuszały na producentach poprawę warunków pracy. To jest właśnie odpowiedź na to, w jaki sposób instytucje publiczne, działając na rynku lokalnym, mogą jednocześnie działać globalnie. Natomiast mam też pytanie do pana redaktora, bo ja się w pełni zgadzam, że instytucje publiczne muszą być odpowiedzialne. Tylko powstaje pytanie, w jaki sposób one, w jaki sposób je do tego zmusić, bo czy to powinno być zmuszanie, czy to powinno być bardziej jakieś takie miękkie działanie, czy w którą stronę pana zdaniem powinniśmy pójść z tą debatą, czy z tym działaniem? Dziękuję. Bardzo dziękuję. Na razie te konkluzje wydają mi się bardzo w sumie ponure. Nie wiem, czy ja dobrze rozumiem państwa, ta społeczna odpowiedzialność biznesu wydaje się być dosyć mętna i raczej niewznosząca. Mi się wydaje, że szczególnie w Polsce społeczna odpowiedzialność biznesu pełni funkcję takiej trochę zasady dziennej. To znaczy najpierw zderegulowano, w dużej mierze rozwalono kodeks pracy, a później wprowadzono społeczną odpowiedzialność jako taki łaskawy dar od pracodawcy, że on przywróci 15% tego, co wcześniej zabrano. I moim zdaniem tam, gdzie jest silnie regulowany rynek pracy, tam, gdzie są branżowe układy zbiorowe, tam właściwie społeczna odpowiedzialność biznesu jest zbędna po prostu. I rzeczywiście to jest pojęcie, które właściwie w ostatnich kilkunastu latach tak naprawdę ma popularne. Wcześniej to pojęcie było zbędne i tak jak czytam różne konferencje, wystąpienia na temat społecznej odpowiedzialności biznesu, tutaj też było to mówione, coraz częściej społeczna odpowiedzialność biznesu to jest po prostu przestrzeganie prawa. Jak ja na przykład czytam, u nas się nie zatrudnia śmieciowo ludzi, którzy pracują do 16, przestrzeganie prawa, to nie jest żadna łaska. Tak samo jak wypłacanie na przykład kobietom i mężczyznom tej samej pieniędzy za tą samą pracę z konstytucji wręcz zapisane, więc w ogóle to nie jest żadna zasługa. Więc odnośnie Polski szczególnie tutaj moje konkluzje byłyby bardzo smutne. Chciałbym się odnieść jeszcze, są takie badania Gardarskiego odnośnie tego, jak pracownicy oceniają firmy, oceniają pracodawców i ciekawa rzecz, mianowicie ponad połowa pracowników ocenia dobrze swoich pracodawców. Na poziomie zakładu jest nieźle, krótko mówiąc. Na poziomie branży i na poziomie kraju jest fatalnie. Co to znaczy? To znaczy, że generalnie rzecz biorąc pracodawcy są, że tak powiem, zwykłymi ludźmi. Czasem są fajni, czasem są niefajni. Natomiast ci, którzy regulują stosunki pracy, są bardzo niefajni. I generalnie rzecz biorąc, dam tu jeden przykład. Związki zawodowe, jak Państwo pewnie wiedzą, w większości, no już ile to, ponad dwa lata temu zawiesiły swój udział w Komisji Trójstronnej. Z tego względu poszedł, że wprowadzono przerywany czas pracy i wydłużono okres rozliczeniowy. To znaczy potencjalnie, że Państwo przez pół roku mogą pracować na przykład ponad 70 godzin tygodniowo. Otóż większość pracodawców tego jednak nie wprowadziło. W tym sensie byli fajni, tak? Natomiast ustawodawca dał możliwości takiego łamania intuicyjnych praw pracowniczych, że warunki pracy by się bardzo pogorszyły. Więc krótko mówiąc, to co w Polsce jest społeczną odpowiedzialnością biznesu, jest bardzo nisko postawioną poprzeczką. Bardzo pogorszono standardy pracy i bardzo niewiele trzeba, żeby pracodawca był odpowiedzialny. Więc tutaj mi się wydaje, chciałbym dać przykład pozytywny z drugiej strony, zaraz kończę, to na przykład w Szwecji czy Japonii w latach 70. nierówności w obrębie przedsiębiorstwa nie przekraczały 1:6. Przedsiębiorca odpowiedzialny społecznie 1:3 nie przekracza. W Polsce te nierówności sięgają czasem 1:150 i jak jest 1:25, to się mówi, że przedsiębiorca jest bardzo dobrym człowiekiem. Więc mi się wydaje, to jest pytanie do wszystkich Państwa, do Was, jakie regulacje wprowadzić ustawowe, no bo jakby na to mamy chyba jakiś wpływ, tak mi się wydaje też jako obywatele, żeby ta społeczna odpowiedzialność w biznesu coś znaczyła, żeby uruchomiła jakąś skalę pozytywnych zmian, bo na przykład szkolnictwa tutaj jest moim zdaniem dobry, bo jak chodzi o szkolnictwo, to tak dużo złego się dzieje, że tutaj społeczna odpowiedzialność niewiele pomoże, bo procesy grantyzacji zaszły tak dalej, bo to jest po prostu obowiązek. Jeżeli się coraz mniej pieniędzy przeznacza odgórnie na pensje dla pracowników, a coraz więcej na granty, to skala manewru jest mała. Jeżeli w zamówieniach publicznych w 90% cały czas jednak pomimo zmiany ustawy wygrywają, że tak powiem, śmieciowi pracodawcy, to tutaj właściwie dotychczas promowano śmieciowych pracodawców.
i pracodawca, który był, że tak powiem, odpowiedzialny, czy nawet przestrzegał prawa, po prostu przegrywał przetarg. W związku z tym moje pytanie dla mnie, to chyba bardzo ważne jako doradca OPZZ-u, jest takie, jakie ustawy uruchomić, żeby społeczna odpowiedzialność biznesu była takim przyjaznym nadatkiem, czyli na przykład właśnie nierówności w obrębie przedsiębiorstwa muszą być nie większe niż 1 do 12, muszą być umowy etatowe, bo inaczej to jest złamanie kodeksu pracy. Związki zawodowe są o wiele silniejsze, no to są, że tak powiem, moje rekomendacje. I nadatkiem jest na przykład nie dwutygodniowe wczasy dla wszystkich pracowników, bo one nie są obowiązkowe. I to byłby społeczna odpowiedzialność biznesu. Natomiast rzeczywiście moje pytanie jest takie, jakie byście widzieli te rozwiązania instytucjonalne, które mogłyby uruchomić taką rzeczywiście no, większą społeczną odpowiedzialność biznesu. I ostatnia uwaga, bardzo jest zły wpływ moim zdaniem edukacji i mediów, które znowu w tym towarzystwie chyba mogę powiedzieć, że nasze społeczeństwo jest po prostu no, w tych kategoriach, których tu używano, w sensie niemoralne. To znaczy kupujemy firmy, które radykalnie łamią prawa pracownicze, nie ma presji na firmy i tak naprawdę biznesowi wszystko wolno i pracodawca może mówić, że jest odpowiedzialny, dlatego że na przykład no, nie wyrzuca z pracy kobiet w ciąży albo nie zatrudnia się ciągu, chociaż musi zatrudniać się datowo zgodnie z kodeksem pracy. Dziękuję. Zaczynają od 20 paru lat. Jestem w sektorze bankowym, a niektórzy może wiedzą na tej sali, że przed 20 laty tworzyłem Fundację Kronenberga i byłem jej pierwszym prezesem, więc obserwuję ten świat biznesowo, społeczny od dłuższej perspektywy i powoli już mam wrażenie, że znałem tego Kronenberga osobiście, który stał się symbolem pewnej funkcji społecznej. Tak na marginesie, sięgając właśnie po ten przykład sprzed no, z 50 już prawie lat, są 45 w tym roku, kończy Bank Handlowy w Warszawie, to Kronenberg czyniąc swoje działania publiczne, czynił to zarówno jako osoba prywatna z własnej kieszeni, jak również jako właściciel różnych przedsiębiorstw i banków. Tak więc to rozgraniczenie pomiędzy dobroczynnością osobistą bankiera, kapitalisty, jak go nazwiem, jakim określeniem, a realizowaniu tej funkcji poprzez instytucję, którą on posiada, jest dość istotnym rozróżnieniem i czasem warto, szczególnie w badaniach, rozdzielić, bowiem my często nie rozróżniamy i nasz model ekonomiczny jakby myli pojęcia, czy działamy na rzecz interesariusza, jakim jest akcjonariusz, czy działamy w interesie firmy, przedsiębiorstwa, instytucji, które, że tak powiem, te środki wyasygnowują. Na to powinien odpowiedzieć zarówno system podatkowy, jak i pewnego rodzaju zgoda społeczna. Ale mam dwa pytania do pana redaktora, bo on pracuje w słowie, pisze w słowie, rzeźbi w słowie, więc rzeczywiście to jest pewien problem pojęciowy. My jesteśmy w ogóle chyba w tej chwili owładnięci jakąś taką hybrydowością, to wcale nie tylko Putin z wojnami, ale hybrydowością pojęciową, czy takim fusion, albo postpolityką. No bo zobaczcie państwo, społeczna odpowiedzialność instytucji publicznych, no to jest jakaś taka masłomaślana. No bo instytucje publiczne z natury swej mają być społecznie odpowiedzialne, no bo są częścią instytucji publicznych, która kto nadzoruje, no słowo musi paść. Politycy. Politycy są odpowiedzialni za instytucje publiczne. Oni są ich dysponentami, właścicielami, nadzorcami, menedżerami, czyli przecież one będą tak bardzo odpowiedzialne, jak ich polityków wybierzemy. No a nie lepsi, ani gorsi. To jest po pierwsze. Po drugie, i to jest chęć jakby uporządkowania pewnej kwestii, jeżeli byśmy poszli tak daleko, w NBP akurat to słowo używa sam prezes, w naszym turbokapitalizmie, w naszym bardzo takim, bym powiedział, radykalnym modelu rozwoju kapitalistycznego, no to wszystko jest urynkowione. No, dlaczego? Dlatego, że myśmy bardzo jasno podzielili świat na instytucje publiczne i na spółki prawa handlowego. Terpim mandatu. Nie ma trzeciego rozwiązania. Albo jesteś spółką z albo spółką akcyjną, albo jesteś instytucją stworzoną z mocą ustawy do realizowania jakiejś funkcji. Jeżeli wszystko jest rynkowe, wszystko jest konkurencyjne, no to wszystko musi podlegać normalnym prawom konkurencji i wtedy ta odpowiedzialność społeczna jest pewnego rodzaju formą konkurencji. Tworzenie wizerunku, bo jednak, przepraszam, już upomnę się o tego turbo, czy tego fusion, czy tej hybrydy, nie rozróżnimy PR-u od społeczna odpowiedzialność. Nawet nie próbujcie. I to mówię jako facet z pewnym doświadczeniem. Na tej sali siedzą ludzie, którzy tak naprawdę, jeżeli popatrzą w jakiej szufladce mieszczą się koszty ponoszone przez firmy na działalność
tak zwaną dobroczynną, czy tak zwaną dobra publicznego, czy charytatywnego, no to w istocie to jest funkcja PR. To jest funkcja budowania wizerunku i konkurowania tym wizerunkiem, no bo to jest jak gdyby najistotniejsze w tym wszystkim. Więc jest pytanie, czy warto w ogóle o to kopię ruszyć? To znaczy za wszelką cenę jak gdyby to rozdzielać. Czy to tak zwane chcieństwo prezesa, no bo tak złośliwie mówię, czasem to tak jest, i zabiegamy o jakiegoś prezesa, żeby tak według własnego uznania przeznaczył jakieś środki swojej firmy albo fundacji, którą stworzyła jego korporacja czy firma, jest jego osobistą decyzją, czy jest działaniem w interesie firmy, którą reprezentuje. Akurat to było najbardziej widoczne w sektorze bankowym. Rozumiem pana krytycyzm. Mogę się do niego przełączyć i posypać nawet popiół, jeżeli pan sobie życzy, w banku centralnym, który akurat w innym tu nie jest. Ale powiedzmy sobie uczciwie, sektor bankowy i w ogóle sektor finansowy był awangardą, szpicą tego sposobu transformacji, no bo on jak najszybciej stał się częścią globalnego trendu, globalnych rozwiązań i trudno się temu dziwić, że akurat banki tak agresywnie postępowały, także dbając o swój wizerunek, o swoje działania. Więc wracając jak gdyby do naszych baranów, chciałoby się powiedzieć tak. Jeżeli ja dzisiaj idę do urzędu dzielnicy, jestem zameldowany na woli, wchodzę na salę i jest napisane biuro obsługi klientów. To jeszcze raz na nas, to znaczy jestem klientem w urzędzie dzielnicy, przynajmniej jestem obywatelem. Ja wybrałem was radnych, was prezydentów, was posłów, no to ja nie powinienem być tu klientem. Ja jestem normalnie interesariuszem, mającym nawet pewne prawa, prawie że akcjonariusza na tej sali. Więc jeżeli my nie rozdzielimy tego jednak jakąś jasnym rozgraniczeniem, że społeczna odpowiedzialność biznesu, nieważne, czy to jest kraina anglosaska, czy to jest nawiązanie do Kranenberga, czy to jest jakaś, bym powiedział, czynność związana z aktywnością przedsiębiorcy, inwestora. To jest zupełnie co innego niż spełnianie standardów, o których mówił pan Piotr, przez instytucje publiczne. No to te standardy albo są zapisane w ustawie, albo ich nie ma. To jakby to powiedzieć, trudno wymagać, ażeby urzędnik spółki prawa handlowego Telewizja Polska, spółki prawa handlowego Poczta Polska, czy innych spółek prawa handlowego, kolejowych, nie wiem, energetycznych i tak dalej, które konkurują na rynku, kierował się ustawą o zamówieniach publicznych, które co? No, chcą, ażebyś wybrał najniższą cenę. No to co jest najwyższym komponentem większości usług? Koszt pracy. No to wracamy do punktu wyjścia i cała nasza dyskusja staje się poniekąd bezprzedmiotowa. Moje pytanie do doktora Wosia, bo jednak tam jest problem pojęciowy i ustrojowy, czy nie popełniliśmy błędu, jak gdyby w naszym modelowym rozwiązaniu, myląc w pewnym momencie pewne pojęcia, ale to świadomie doprowadzając do ich ze sobą połączenia. Dziękuję bardzo. Dyrektorowi za te słowa o szkolnictwie wyższym, bo odczuwam to na co dzień. Natomiast mam cztery uwagi. Pierwsza uwaga dotyczy definicji społecznej odpowiedzialności. Mianowicie pani tutaj przytoczyła, że jest to wpływ przedsiębiorstwa na społeczeństwo. Ja bym chciał tutaj coś dodać, bo uważam, że to nie wyczerpuje definicji. Mianowicie wpływ jego zasadniczej działalności biznesowej na społeczeństwo. Dlaczego ja to podkreślam? Ponieważ mamy w ramach właśnie tego PR-u, czy filantropii, czy dobroczynności, czy sponsoringu działania trochę będące za dymą, prawda, za zasłoną. Tu zasponsorujemy, tu posadzimy drzewka, tu coś zrobimy, ale za chwilę pracowników gnębimy, czy zatruwamy środowisko. Zresztą odpowiedzialność biznesu ma dotyczyć działalności tegoż biznesu w jego głównym nurcie, a nie być czymś poza, bo to poza to jest właśnie filantropia, to jest dobroczynność prywatna zupełnie, a nie żadna społeczna odpowiedzialność biznesu. To trzeba bardzo wyraźnie dopowiedzieć. Druga uwaga. Ktoś z państwa, chyba pan, tutaj troszeczkę zahaczył o te nasze polskie wzorce, że trochę ich nie mamy, prawda? Pan tutaj mówił o tym, że to gdzieś importujemy ten CSA z zachodu. Ja bym chciał troszkę zaoponować. My mamy wzorce. Za rok będzie stulecie spółki Gazolina, pewnie niektórych z państwa znanych.
spółki stworzonej przez inżyniera Mariana Bielorzyńskiego. Człowieka legendy, człowieka patrioty, fantastycznego wynalazcy. Najlepsze instytuty niemieckie cmokały, jakiej jakości on robił produkty swoje w Zagłębiu Borysławskim, współtwórca tego Zagłębia. Człowiek, który stworzył pierwszy skuteczny system akcjonariatu pracowniczego na świecie, właśnie w swojej firmie Gazolina. Za rok mamy stulecie powołania tej spółki akcyjnej, bo pierwsza spółka ZOO była w 12, ale ta akcyjna, w której powstał akcjonariat pracowniczy, była w 16. I proszę, mamy wzorce polskie, fantastyczne wzorce polskie. Jestem w kontakcie z człowiekiem, który odziedziczył archiwum Gazoliny, które cały okres komunizmu przetrwało w prywatnym mieszkaniu we Lwowie. Samochodem prywatnym to przewoził do Warszawy. Chcemy ten materiał wykorzystać. Bardzo się cieszę, gdyby NBP nam tutaj pomógł, zasponsorował pewne działania typu wystawa, konferencja. A już mamy pewne doświadczenia ze współpracy, chociażby przy konferencji głuchych na Uczelni Wazowskiego, gdzie NBP bardzo pomógł i pani też występowała. Także mamy polskie wzorce. Ja tu wspomnę o tym Marianie Bielorzyńskim, fantastycznym patriocie. Późniejszy prezydent Mościcki był w jego radzie nadzorczej. No w ogóle fenomenalna. Jak ktoś z państwa chce, proszę o adres mailowy, prześlę PDF-em książkę na temat Gazoliny i Mariana Bielorzyńskiego, bo naprawdę warto to przeczytać. To warto Kazimicza dołączyć. Znaczy, oczywiście, że tak. No mam tych wzorców wiele. Ja tylko mówię o Bielorzyńskim, bo jest kompletnie zapomniany. Trzecia uwaga. Pan redaktor powiedział, że no jest jakiś problem z tym CSR-em, bo inaczej byśmy się tutaj nie spotykali. Ale rzeczywiście, że jest problem. To jest nie tylko problem instytucjonalny tego, że mamy jakieś tam, prawda, spłaszczanie poprzez kryterium ceny czy jakieś inne elementy, o których tu mówiliście państwo, ale to jest także pewien problem kulturowy. To jest problem w ogóle z odpowiedzialnością. Mianowicie mamy ogromny deficyt odpowiedzialności. Często jest rzucane to na okres komunizmu, gdzie wszystko było niczyje i ludzie się za nic czuli odpowiedzialni. No, można przywoływać znowu różne autorytety Karola Wyszyńskiego, który pisał o tym braku gospodarza tutaj na tej ziemi i tak dalej, prawda? Więc jest ten deficyt odpowiedzialności za dobro wspólne, za te sprawy społeczne. I wydaje mi się, że to jest jakby podstawowa sprawa, tak? Oczywiście on jest wzmacniany przez różne postawy, no takie, które tutaj państwo też krytykujecie, czy polityków, czy instytucji publicznych i tak dalej. I w tym kontekście chciałbym dodać coś od siebie, mianowicie ja stawiam taką tezę. Zresztą ta teza jest udokumentowana tą książką, którą tutaj trzymam w ręku. Mianowicie stawiam taką tezę, że żeby przedsiębiorstwo czy instytucja była odpowiedzialna społecznie na zewnątrz, musi być najpierw w niej kultura odpowiedzialności wewnątrz. Ja o tym tej książce piszę, zarządzanie przez odpowiedzialność. Książka została wydana w roku 2008 przeze mnie prywatnie, potem w 2013 drugie wydanie. Występowałem tu na wielu konferencjach. Nikogo to do cholery nie interesowało. Ja się dziwię, bo jeżeli chcemy naprawdę dotknąć problemu odpowiedzialności, to powinniśmy zacząć od zarządzania, od tego, co tu państwo mówiliście, między innymi o menedżerach, czym tak naprawdę menedżerowie powinni się zajmować. Oni powinni między innymi o to dbać w swojej codziennej pracy, żeby ta praca i ten biznes był właśnie społecznie odpowiedzialny wobec wszelkich interesariuszy, pracowników, otoczenia, to zakorzenienie, o którym pan mówił, środowiska i tak dalej. Jeżeli nie będziemy mieli menedżerów odpowiedzialnych w firmie, to możemy zapomnieć o społecznej odpowiedzialności biznesu. I bardzo będę się cieszył, gdyby ktoś z państwa się jakby tym procesem interesował, no bo to jest proces, tak jak powiedzieliśmy, kulturowy, wychowawczy czy mentalny, który po tych wszystkich naszych doświadczeniach historycznych, no mamy potężny, tak? My Polacy szczególnie, bo są nacje, które na tym tle wypadają dużo lepiej. I to jest ogromna praca. Ja na przykład jeżdżę samochodem, ciągle narzekamy jako kierowcy na tą kulturę jazdy. W Austrii byliśmy z dziećmi, tylko stanęliśmy na chodniku, zaczęliśmy się obracać w kierunku krawężnika, samochody stawały, przejście czy nie przejście. U nas ciągle dzisiaj jest problem. Prawda? Nie ma żadnych audycji, nie ma żadnych programów, które by tworzyły, tak jak kiedyś były takie 5-minutówki o podatkach w telewizji polskiej, na temat kultury jazdy, na temat innych problemów. Nie ma nic. W ogóle telewizja, o której już była mowa, nie spełnia swojej misji społecznej i wiele instytucji nie spełnia tej swojej misji społecznej. Dramat. My musimy się zacząć wychowywać, najpierw jeśli chodzi o podstawowe wartości, tworzyć odpowiedzialność w komórkach podstawowych i dopiero potem mówić o tym się zacząć. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, Mirela Panek-Osiańska, jestem prezeską Forum Odpowiedzialnego Biznesu, która od 15 lat przygląda się, jak ten CSR w Polsce wygląda. Jeśli mogę, to na początku panu moderatorowi gratulować bardzo genderowego języka w prowadzeniu, bo to wciąż rzadkość wśród moderatorów, więc trzeba to docenić publicznie.
Ja bardzo dużo notatek robiłam, jak Państwo tutaj mówili. Ja też żałuję, że trochę nie wyszliśmy od tej definicji jednak. Definicja Komisji Europejskiej mówiąca, że CSR jest to wpływ firm na społeczeństwo i na środowisko, wydaje się tą najprostszą, do której warto się odnosić. Ale wydaje mi się, że nie padło tutaj słowo, że jednak CSR to jest pewien proces. I tak jak nie ma stuprocentowo CSR-owych odpowiedzialnych firm, tak można powiedzieć, że są one na w jakimś procencie odpowiedzialne. Są takie, które są bardziej, są takie, które są mniej. Natomiast trochę też zapominamy tutaj o nowej normie, bo jeśli chcemy mówić o odpowiedzialności organizacji, no to mamy do tego normę ISO 26000, która właśnie mówi o 7 obszarach odpowiedzialności. Ład korporacyjny, miejsce pracy, prawa człowieka, środowisko naturalne, uczciwe praktyki operacyjne, zagadnienia konsumenckie. To są tak naprawdę bardzo kompleksowe obszary, w których my możemy oceniać jakąś instytucję, jej odpowiedzialność. I oczywiście ta odpowiedzialność inaczej będzie wyglądać w firmie Cemex, która posiada cementownię i jej wpływ na środowisko jest taki, a nie inny, ale wpływ na środowisko banku NBP, które na przykład może sobie solary na dachu ustawić albo nie, będzie jeszcze inna, a wpływ organizacji pozarządowej, która może drukować na papierze ekologicznym bądź nie, będzie jeszcze inna. Ale ja nie widzę tutaj takiego sprzeczności, żeby mówić o odpowiedzialności organizacji bez względu na to, jaki sektor ona reprezentuje. Kiedy my jako organizacja zajmująca się CSR-em daliśmy swój własny raport społeczny, bo chcieliśmy też pokazać, jak my tę naszą odpowiedzialność rozumiemy, to w nim pokazaliśmy, w jaki sposób organizacja zatrudniająca 15 osób na umowę o pracę, pana przewodnicząca, może wpływać na właśnie środowisko i społeczeństwo, pokazać, że nawet mała organizacja taką odpowiedzialność ma i może o niej opowiadać. Więc ja myślę, że trochę tutaj zabrakło nam tego, że jednak każda organizacja może być odpowiedzialna. Są pewne już właśnie normy, według których można tę odpowiedzialność mierzyć, sprawdzać. Tylko trochę jeszcze brakuje edukacji, trochę brakuje nawet właśnie tej konsumenckiej, właśnie takich jeszcze organizacji, które by też patrzyły na ręce nie tylko biznesowi, ale właśnie na przykład instytucjom publicznym, czy one tę odpowiedzialność odpowiednio realizują. Natomiast druga moja uwaga jednak dotyczy tutaj biznesu. Dużo gorzkich słów pod adresem biznesu padło, ale ja myślę, że trzeba trochę dobrych rzeczy również zauważyć. Na przestrzeni tych 15 lat my oczywiście widzimy rozwój tego, w jaki sposób firmy pojmują CSR. Owszem, są takie, dla których to nadal jest tylko i wyłącznie PR, ale wydaje mi się, że nie doceniamy firm, które jednak starają się w codziennej swojej praktyce biznesowej, czy to nazwiemy strategią, czy jakkolwiek inaczej, łączyć właśnie kwestie rozwoju, zarabiania pieniędzy z kwestiami społecznymi, ekologicznymi, ekonomicznymi, ale łączyć w taki sposób bardzo oparty na faktach i na twardych dowodach, na analizach swojego działu ryzyka. Firma, która zużywa dużo wody, wie, że ona musi tę wodę chronić, ponieważ jeśli tej wody jej zabraknie, to po prostu jej biznes straci sens. Tak? Jakby mam wrażenie, że biznes dużo lepiej i szybciej niż instytucje publiczne zdał sobie sprawę z pewnych ryzyk, które występują, z pewnych wyzwań, z wyzwania demograficznego, z wyzwań związanych z klimatem, ze zmianami klimatu i lepiej się do tego przygotowuje, pokazując, że da się prowadzić działania tak, żeby one były i ekonomicznie opłacalne, i społecznie odpowiedzialne. Oczywiście to jest bardzo trudne. Oczywiście uwzględnianie perspektywy tylko akcjonariuszy jest dużo łatwiejsze niż uwzględnianie perspektywy interesariuszy. Ale co najmniej kilkadziesiąt firm w Polsce przeprowadziło już jedną bądź kilka rund dialogu z interesariuszami. Znowu według pewnej międzynarodowej normy A1000 AS powstały z tego raporty, powstały z tego oczekiwania różnych grup interesariuszy, do których te firmy teraz się odnoszą, z których tak naprawdę się co roku bądź co dwa lata rozliczają. Nie powstał żaden taki raport instytucji publicznej. Więc oczywiście możemy mówić, że tych firm, które CSR traktują poważnie w Polsce, jest w skali 2 milionów istniejących firm ciągle mało, ale jeśli mówimy porównawczo w stosunku do instytucji publicznych, to powiedziałabym, że jednak biznes robi więcej niż instytucje publiczne.
lepiej wykorzystuje te narzędzia, które już są, lepiej się nimi posługuje, co nie zawsze jest jeszcze doceniane właśnie przez konsumentów. I tu myślę jest duża rola wszystkich organizacji otoczenia biznesu, żebyśmy pobudzali tak naprawdę konsumentów do tego, żeby właśnie wiedzieli o co pytać, żeby sprawdzali, ale żeby też doceniali na przykład swoimi wyborami konsumenckimi, swoimi pieniędzmi te firmy, które starają się na tej drodze do CSR-u jednak iść do przodu. I właściwie tyle. Dziękuję bardzo. Odpowiem się na jedno pytanie, które zostało do mnie skierowane. Kwestia oczywiście regulacji rynku finansowych trochę nie jest pytanie też do pracy społecznej, do KNF-u, ale w drugiej części pytania pytał Pan dokładnie o tą edukację, która dla nas jest największą emanacją tak naprawdę w tej chwili poza naszymi wewnętrznymi sprawami odpowiedzialności społecznej. I to jest, zwrócę uwagę choćby tylko na kilka działań, to znaczy w tym roku mamy drugą odsłonę kampanii Sprawdzaj i podpiszesz. Jest to kampania skierowana do ludzi związana z nierozsądnym braniem krótkich chwilówek i do tego, czego to może po prostu doprowadzić. Jest to duża kampania, prowadziła się drugi rok, czy nawet trzeci. Jest to bezpośrednia odpowiedź na to, co zaobserwowaliśmy, co się dzieje w Polsce z tym problemem. Staramy się dotrzeć i właściwie docieramy tak naprawdę do całego społeczeństwa i zdaje się, że powoli ten problem lub ludzie coraz lepiej jakby rozumieją zagrożenie tak, wynikające z tego typu działań. W tym roku prowadzimy też kampanię Poznaj MDP, jest na stronie poznajmdp.pl, gdzie bardzo przystępnie tłumaczymy, czym jest bank centralny, bo z listów, które ludzie często do nas piszą, wynika, że nie wszyscy rozumieją, czym jest bank centralny, ale także kwestie dotyczące inflacji, czy takich pojęć, które ciągle słyszymy w telewizji, które mogą być po prostu wykorzystywane w różnych dyskusjach, a im bardziej ktoś nie rozumie, czym one są i czym są te proste mechanizmy, tym bardziej może wprowadzać ludzi w różne nieporozumienie. I oczywiście to, co jest najbliższe na mu sercu, czyli kampania MDP nie wyklucza, która od początku stara się kierować swój przekaz informacyjny na temat mechanizmów polskiej gospodarki i ekonomii do osób zagrożonych wykluczeniem finansowym ze względu na niepełnosprawność. I tutaj muszę powiedzieć, że MDP jest pierwszą instytucją publiczną, która współpracując z osobami, które zajmują się tekstem łatwym do czytania i zrozumienia, pisze o trudnych rzeczach właśnie w tym formacie tekstu skierowanym do osób z niepełnosprawnością intelektualną. I kiedy na początku mówiliśmy o tym przedstawicielom innych instytucji, a także i banków komercyjnych, no to oczywiście ich punkt widzenia jest taki, ile tych osób z tych osób ma konto. Problem w Polsce jest taki, że oczywiście w Polsce pracują 2% osób, które mogą pracować z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim bądź umiarkowanym. W krajach na zachodzie ten procent jest około 80%. I oczywiście dzisiaj ci, którzy pracują, to mają konto, ci, którzy nie pracują, tego nie mają. Natomiast to jest też jakby trochę inna rola, że te osoby mogłyby pracować, tak mogłyby wykonywać proste prace i praca to oczywiście ma nie tylko znaczenie takie, że jest ona potrzebna, ktoś musi jakąś tą właśnie pracę wykonać, ale także oczywiście korzyści społeczne są nieporównywalne, co nie oznacza, że naszym obowiązkiem nie jest mówienie właśnie do osób z niepełnosprawnością intelektualną na temat tego, czym są pieniądze, tak jak się nimi posługiwać. I to, co ostatnio robimy, to oczywiście staramy się edukować od najmłodszych, czyli skierowaliśmy bardzo dobry przekaz do dzieci przedszkolnych i będziemy teraz mieć w przyszłym roku informacje na temat tego, czym jest Narodowy Bank Polski, skąd się biorą pieniądze, żeby nie było wątpliwości, że nie biorą się ze ściany, czym mamy nadzieję ułatwiamy to życie rodzicom, którzy mogą wytłumaczyć proste mechanizmy. I jedna uwaga do pana profesora, bo oczywiście ja swoją wypowiedź, jeśli chodzi o zarządzanie przez odpowiedzialność, jeśli chodzi o... Ja zaczęłam swoją wypowiedź właśnie od tego, od siebie i od tej firmy, która jestem w środku, tak, że gdyby ta firma nie była, gdyby ta instytucja nie była odpowiedzialna społecznie, a z tego, co wiem i odczuwam na sobie jest, to moja sytuacja też, w tej sytuacji, w której się znajduję, była też całkiem inna, więc my tutaj w Narodowym Banku Polskim muszę powiedzieć, że zaczynamy od siebie, tak? Znaczy,
że staramy się, przynajmniej widzimy tę sytuację, że zaczynamy od siebie. A co do tego różnienia też oczywiście firm i instytucji publicznych, na pewno jest tak, że te firmy, czy też sektora bankowego widzą coraz częściej taką potrzebę. Ale myślę, że to pytanie, które tutaj padało, to jeśli ktoś, jeżeli te firmy komercyjne dbają o tą wodę, to one się po prostu jest pewnie potrzebne do prowadzenia biznesu. Jeśli nie będzie, no to tego biznesu też nie będzie. Natomiast wydaje się, że też jest jakby dobrze spojrzeć jeszcze dalej, tak? Za kolejne rzeczy, to znaczy spojrzeć na cały obraz, także w tym kontekście, w kontekście globalnym. Oczywiście nasze oczekiwania w stosunku do instytucji publicznych i odpowiedzialności ich są bardzo wysokie i ten ciężar spadł na NBP, które rzeczywiście się stara. Tutaj nie powiedziała Pani o... Ja sam jestem beneficjentem programów edukacyjnych NBP, bo czytam Obserwator Finansowy, to przecież portal, który Państwo prowadzicie, jest liczny, bardzo dobry. I bardzo społecznie odpowiedzialny, bo płaci za tekst. To nie jest... No właśnie. To nie jest regułą. Może też napiszę to. Jeżeli chodzi, bo tutaj wrócił ten temat definicji, no nie rozmawialiśmy o tym dłużej, bo mi się wydaje, że Pani przytoczyła tę definicję Komisji Europejskiej na początku. Dobra, ja się też pod tą definicją podpisuję. To tam jest w niej najważniejsze, że tam wypadło to słowo o dobrowolności i teraz jest takie bardziej niedookreślone. I to jest dla nas dobre. Jeżeli chodzi o ten dialog z interesariuszami, to też Pani mówiła. Znaczy ja to oczywiście uznaję za ważne. I tylko problem jest taki, że w obrębie społecznej odpowiedzialności biznesu, który jest związany oczywiście z dyskursem w ogóle o gospodarce, ekonomii w Polsce, nie ma zbyt wiele miejsca dla interesariuszy innych niż biznes. To tak jak cały dyskurs o ekonomii w Polsce, gospodarce i kształcie, cały dyskurs o społecznej odpowiedzialności biznesu został wyłoszczony przez korporacje. Te miejsca dla związków zawodowych, ekologów, organizacji konsumenckich praktycznie nie ma. I no to po prostu bardzo mocno wpływa na kształt tej społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce. Myślę, że rzeczywiście jest z tym problem duży na ten moment, bo to no, trzeba sobie też jakiś, no ktoś tutaj powiedział, że trzeba na nowo zamyślić, że rzeczywiście tak jest, bo kształt, jaki przybrała promocja CSR w Polsce, doprowadził do takiej sytuacji, że właściwie nikt temu nie ufa, nikt tego nie traktuje poważnie. I no tak po prostu jest. No to nie jest pytanie tak, jak mierzyć rozwój społecznej odpowiedzialności biznesu, tak? No nie wiem, liczbą konferencji organizowanych na ten temat, czy uczestników, czy tym, co dla tego wynika, znaczy co z tego wynika dla ludzi, prawda? No więc tutaj no to ten aspekt trzeba mocno przeanalizować. Jeżeli chodzi o te kwestie dialogu z interesariuszami w wykonaniu firm, no na pewno są jakieś tam pionierskie inicjatywy, natomiast nie jest prawdą, że instytucje publiczne tutaj dostają w tyle, bo ostatnio wyszła ustawa o konsultacjach społecznych i wszystkie praktycznie ministerstwa, urzędy centralne będą musiały przygotować będą przygotowały roczne plany konsultacji z organizacjami pozarządowymi. To jest, myślę, bardzo, bardzo ważne i my sami wielokrotnie się odbijamy od ściany, czy to zajmujemy się zamówieniami publicznymi, czy innymi tematami. Ciężko jest uzyskać nieraz informacje o pewnych działaniach podejmowanych przez urzędy centralne. Jeżeli chodzi o może na tym miejscu się zatrzymam, ale bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie, za zorganizowanie tej debaty. Żebyśmy się w czasie zmieścili. Pierwsze pytanie konkretne, a drugie jest kapitał społeczny. Odpowiadam na to pytanie w raporcie definicją Putnama, ale tak najogólniej mówiąc, chodzi o taką sieć powiązań pomiędzy organizacjami, ludźmi, która buduje pewien rodzaj zaufania i współpracy. I to oczywiście sieć musi być przejrzysta, to znaczy to nie chodzi o jakieś rodzinne relacje. I tu właśnie sięgam dlatego do Putnama i do tych Włoch, bo on pokazuje, że to nie chodzi o takie relacje między ludźmi powiązania, jak są na południu Włoch, oparte głównie na tych rodzinnych powiązaniach, ale właśnie
właśnie na tym wzajemnym poznawaniu się i zaufaniu, które budzi większą chęć do współpracy i właśnie także do podejmowania ryzyka. I dla takiej ciekawostki jeszcze powiem, że pozostając przy Putnami, w przykładzie Włoch, on wskazał, że to północne Włochy, dlatego między innymi mają rozbudowaną bardziej tą sieć powiązań, czyli ten wyższy kapitał społeczny, że nie opiera się to na takich rodzinnych stricte powiązaniach, ale dlatego, że Włosi w północy częściej śpiewają razem w chórach. To jest bardzo, myślę, ciekawy przykład. I bardzo krótkie odniesienie do tego, co mówił pan Piotr Szumlewicz. Zgadzam się, branżowe układy zbiorowe są bardzo ważne, ale zawężają interesariuszy tylko do tych, którzy są pracownikami najczęściej, więc to jest, myślę, trzeba wyjść szerzej. Zgadzam się całkowicie, że przestrzeganie prawa nie jest żadną łaską i że CSR powinien wychodzić z tej definicji właśnie ponad to. A o regulacjach ustawowych no, za długo nie powiem, ale bardzo podoba mi się inicjatywa OPZZ właśnie, a dotycząca zamówień publicznych i zniesienia tego kryterium niskiej ceny, bo to jest jeden z bardzo dobrych przykładów. Dziękuję. Pytania do siebie. Wziąłem dwa pierwsze, są podobne, to znaczy to były te pytania o konkretne propozycje konkretnych rozwiązań. Ja często się spotykam, często dostaję takie pytania. Zwykle się przed nimi uchylam, bo już myślę, że to nie jest moja rola. Ja nie piszę ustaw, tylko piszę artykuły, w których się staram pokazywać, co z czego wynika, pokazywać jakiś w miarę świeży punkt widzenia, nie wiem, zachęcać czytelników do tego, żeby spojrzeli na coś szerzej lub właśnie bardziej szczegółowo. No bo co do konkretnych propozycji, to będzie się większość propozycji składane akurat przed Szumlewicz i OPZZ mieli w ostatnich miesiącach, może nawet latach, kilka bardzo ciekawych propozycji, zwykle niewysłuchiwanych, na przykład moja ulubiona propozycja wprowadzenia jawności płac zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym, która moim zdaniem była ciekawym eksperymentem i wiele by mogła zrobić rzeczywiście dla poprawy stosunków pracy w polskich firmach. Więc to raczej ja powinienem Was pytać o rozwiązania, a nie wy mnie. No bo w tej kwestii, co zrobić na przykład z tym niebezpiecznym procesem ekonomizacji, wchodzenia myślenia ekonomicznego w coraz kolejne dziedziny życia, no to pewnie trzeba jakoś zacząć od zatrzymania, bronienia tego, co jeszcze jest, krytycznego przeglądu, które dziedziny życia, przed którymi dziedzinami życia chcemy postawić takie znaki, że myśleniu rynkowemu wstęp wzbroniony i tego bronić. No, w wielu dziedzinach, tak jak to szkolnictwo wyższe wskazane przeze mnie, już to się stało. No jest pytanie, czy się da z tej drogi zawracać. Więc to takie kilkuetapowe to będą na pewno rozwiązania, więc nie żaden blitzkrieg, tylko raczej długa wojna pozycyjna, której wynik nie jest trudno przewidzieć z góry. No i pytanie pana prezesa, ministra Najara. Traktuję raczej jako taką zachętę do tego, żeby wprowadzać, żeby walczyć z pojęciowym chaosem, więc biorę sobie to do serca i serdecznie dziękuję za tę uwagę. Państwu dziękuję za Państwa uwagę. A ja i Państwu, i naszym panelistom za te dwie godziny ciekawej dyskusji. Dyskusji, w której jak zwykle nie wyczerpaliśmy wszystkich wątków, wszystkich zagadnień, wszystkich problemów. Podejrzewam, że takich pytań mogliśmy jeszcze mnożyć i pokazywać i te dobre przykłady w Polsce, one się znajdują w dokumencie przygotowanym przez dr Petelczyk, ale także o tych wielu złych przykładach, czy o tym, że za mało dobrych przykładów jest jednak w Polsce. Temat komercjalizacji usług publicznych, wprowadzenia myślenia rynkowego do instytucji publicznych i jak to wpływa na ich społeczną odpowiedzialność, to jest także wielki temat. Dlatego wydaje mi się, że nasze dzisiejsze spotkanie możemy potraktować jako pewien wstęp do szerszej dyskusji. Wydaje mi się, że to był dobry wstęp, bo on pokazał wiele spojrzeń krytycznych. Wydaje mi się, że często jest tak, że tego typu dyskusje toczą się w odrębnych gronach, gdzie brakuje spojrzeń z wielu perspektyw. Wydaje mi się, że tutaj udało nam się pokazać kilka perspektyw, wskazując dobre strony, ale także tą krytyczną narrację. Wydaje mi się, że w ten sposób także nadążamy za pewną debatą, która toczy się w innych krajach. Do tej pory w czasie polskiej transformacji było tak,
że wiele rzeczy docierało do nas z opóźnieniem, że my się wieloma z rzeczami w Polsce zachwycaliśmy, podczas gdy w Europie Zachodniej te rzeczy już były dawno poddawane krytyce. Wydaje mi się, że wielką zasługą tej dyskusji dzięki Narodowemu Bankowi Polskiemu jako gospodarzowi jest to, że ta nasza dyskusja o tej społecznej odpowiedzialności biznesu, instytucji publicznych w Polsce no jest aktualna i że mieścimy się w tym europejskim czy globalnym dyskursie o tych tematach. I na zakończenie chciałbym po pierwsze bardzo serdecznie podziękować naszym gospodarzom, czyli władzom Narodowego Banku Polskiego, panu dyrektorowi, także nieobecnemu panu dyrektorowi Marcinowi Kaszubie, pani Karolinie Zioło, która była współinicjatorką tego spotkania. Także pani Małgorzacie Siedlak, bez której determinacji w kwestiach organizacyjnych zapewne byśmy się nie mogli tutaj spotkać. Jednocześnie chciałem podziękować wszystkim pracowniczkom i pracownikom Narodowego Banku Polskiego, którzy pracowali przy organizacji tej konferencji, ponieważ bez ich pracy nie moglibyśmy odbyć naszego spotkania w tak komfortowych warunkach. Jeszcze raz dziękuję naszym gościom, dziękuję Państwu i serdecznie zapraszam na kontynuowanie naszej rozmowy w kuluarach. Nasi gospodarze zadbali o to, abyśmy mogli spędzić następne pół godziny w miłej atmosferze, także z pewnym elementem kulinarnym. Także zachęcam Państwa jeszcze do pozostania w budynku Narodowego Banku Polskiego i serdecznie zapraszam na kolejne tego typu dyskusje. Dziękuję bardzo.